25 lutego popołudnie biało od śniegu. Powolutku zaczyna zmierzchać, bo tam się zbliża jakaś 16 może. I idziesz, księże Jerzy, wraz z Piotrem Moskalą w stronę kościoła. Dokąd idziesz? Tak, chciałem zahaczyć o jednego wiernego, ale zmieniam trochę plan i pójdziemy w kierunku biblioteki. I tam biblioteka sobie... Stary Szybin. Czy tak. Tam pracuje jedna z osób w twoich relacjach? Zgadza się, pracuje tam Anna Tomaszuk. Mhm. Osoba bardzo mi bliska. Na tyle bliska, że gdy dowiedziałem się o kłopotach, w jakie uwikłany był jej syn. Paweł? Tak, dokładnie. Postanowiłem działać i spróbować wyciągnąć go z macek szybińskiego gangu, co skończyło się... krwawymi chryzantemami. Dokładnie tak. Chłopak jest teraz bezpieczny, studiuje sobie we Wrocławiu, przynajmniej mam nadzieję, że jest bezpieczny na tyle, ile pewnie dało się mu to bezpieczeństwo zapewnić. Z bibliotecznej pensji możliwe, że to studiowanie nie do końca byłoby w pełni możliwe. Pomagasz trochę finansowo Pawłowi? Tak, zgadzam się, to znaczy, tak jest właśnie, bo no, czuję się odpowiedzialny za tą sytuację, w sensie narobiłem bardzo dużo problemów swoim działaniem. To o czym chce ksiądz ze mną rozmawiać? Piotrek. Tak w sensie nie musimy owijać bawełnę. Jak dobrze rozumiem, jesteś skinheadem, tak? No powiedzmy. Rozumiem. I z tego co mówiłeś i jak rozmawialiśmy tam przy obiedzie, no to uważasz, że martwisz się o wszystkich dookoła i że jesteś takim trochę rycerzem, który broni nas tutaj, Polaków w Polsce, zgadza się? Jak ksiądz mówi słowo rycerz, to mam wrażenie, że jest jakimś żartem czy kpiną. Nie. I jest po prostu zależy na tym, żebyśmy w końcu mogli być kim możemy być w naszym kraju. Mhm. Dużym, dumnym państwem, pełnym... Czyli dokładnie to, co robi rycerz. Okej. Może być. Mhm. A ksiądz tak nie uważa, że tak powinno być? Tak. Jakby też o to walczę, żeby ludzie mogli sobie spokojnie żyć i żeby nikomu nie działa się krzywda. No właśnie. I ty też, rozumiem, jesteś za tym, żeby nikomu nie działa się krzywda? Pewnie, że tak. No dobra, to tak w sensie, czy on kłamie a propos tej krzywdy? On kłamie, choć wydaje ci się, że w jego świecie i w jego systemie... Jasne, tylko... Nie, jemu zależy na tym, żeby wszyscy, którzy nie powinni być ranieni, nie byli ranieni. Pozostali trochę go nie interesują chyba. Okej. Bo moim zdaniem... Jeżeli... Ewentualnie dla wspomnienia, dla widzów używasz jednego z pytań rzutu na Read a Person, który dokładnie się w poprzednim odcinku wydarzył i masz jeszcze 2 albo 3 pytania, tak? W sensie jedno albo dwa? Mam jeszcze jedno, bo chyba 2 się ma przy sukcesie. Przy pełnym sukcesie. Tak. Takie intuicyjne byty jak Franek mogłyby mieć 3, ale ty masz 2, czyli jeszcze jedno. Dokładnie tak. Bo widzisz, i to moim zdaniem jest ważne, jeżeli chodzi o bycie rycerzem, że nie jest rycerzem ten, kto będzie bił bezbronnego albo doprowadzi do tego, żeby ktoś, kto jest słabszy, ucierpiał. Bo rycerz właśnie jest od tego, żeby bronić słabszego. I to jest najważniejsze. I jak biegasz ze swoimi kolegami, ja wiem, że w sensie, jak się domyślasz, nie jest to coś, co pochwalam, ale... Chciałbym, bo w sensie ja bardzo to lubiłem, jak byłem mały. Tutaj dochodzimy do biblioteki. Była taka bajka napisana przez Grinberga o Janie Rycerzu. I, pamiętam. I chciałbym, żebyś sobie poczytał po prostu tą bajkę i popatrzył na to, co robisz przez pryzmat tego rycerza. Bo ja wierzę w to, że ty chcesz dobrze. Tylko chciałbym, żebyś nie dał się nikomu zmanipulować i żeby najważniejszym było to, żeby nie dopuścić do tego, żeby słabszy był skrzywdzony. I tego bym tylko chciał od ciebie. Tylko wydaje mi się, że ksiądz tych słabszych upatruje niekoniecznie tam, gdzie oni są, tylko korzysta z jakiejś takiej medialnej kalki. Świat chce myśleć, że oni są gdzieś indziej, że wszyscy słabsi to jest bezsensowny temat. On to potrafi tak dobrze ująć, ja nie za bardzo. A kto? No taki mój kumpel. A jak się nazywa? A co księdza to obchodzi? No nie wiem, pogadam z nim. No przecież to chyba nie jest mieszkający pod ziemią w kanałach. Nie sądzę, żeby on chodził do kościoła. Okej, ale w sensie spotykam ludzi. Tak jesteśmy tu w Szybinie. Nie. Okej? Nie przekona mnie ksiądz. Co bym musiał zrobić, żeby mi podał imię tego gościa? To jest twoje drugie pytanie. Tak jest. Z rzutu. On, masz wrażenie, zobowiązał się do dyskrecji. I jako człowiek zasadniczy, możliwe, że w swoim ujęciu, ale też honorowy, widzisz, że dlatego nie chce powiedzieć. Bo po prostu powiedział komuś, że nie powie. Więc to będzie bardzo trudna sztuka. Musiałbyś wpłynąć na niego jakoś, rozmiękczyć go. No dobra, zostawiam go z tym pytaniem, w międzyczasie szybko wchodzę do biblioteki, rzucam tam: cześć Aniu, czy masz tam ten drugi zbiór Grinberga? No mam. To jakbyś mogła mi dać, tam na moje nazwisko oddam to pewnie za jakieś 2 tygodnie. Daj mi chwilkę. Po 3 minutach przychodzi z taką 100-stronicową książką. To jest zbiór różnych bajek Wacława Grinberga. Miło Cię widzieć, ale po prostu jestem w biegu straszliwym, jak tylko będę mógł, chętnie wpadnę do Ciebie, bo... Paweł Cię pozdrawia. O! Dzwonił wczoraj. Cudownie. Dzieje się dużo więcej, niż chciałbym, żeby się działo. Zresztą opowiem Ci potem, bo się dzieją naprawdę niesamowite rzeczy. Godzinę odśnieżałem wejście do biblioteki. No, i tu by mi się przydał przyjaciel, ale akurat go nie było. Żartuję. Postaram się, jak będzie jutro śnieg, to Ci pomogę. Dobra? Trzymaj się. To lecę. Dobra. I dochodzę do Piotrka. Masz tu, Piotrze? Poczytaj go sobie. Ja wiem, że to jest bajka dla dzieci, ale to jest... Poczytaj sobie o tym Janie Rycerzu. Naprawdę. W sensie... Poproszę Cię o rzut Influence Other. Okej. Jeżeli masz jakiś advantage, który może pomóc, to może to jest moment? Nie mam. Mam tylko w sensie moją charyzmatyczną aurę, ale nie widzę, żeby ona tutaj... No niekoniecznie. Bo on ma moim zdaniem całkiem pozytywne nastawienie do mnie. Tak. No dobrze. Ale ja jestem ciekaw i nie chcę samemu podejmować tej decyzji, czy on, na ile poważnie to weźmie, a na ile będzie potrafił wziąć to z dystansem. Dobrze. Patrz, ile mam charyzma? +1. Nice. Za mało. 7 + 1, 8. Twoja próba ma niezamierzone reperkusje. Mistrz gry może wykonać swój ruch. I to jest to, więc... On bierze tę książkę, patrzy na okładkę, patrzy na ciebie i w tych kilka sekund jest zupełna zmiana. Z kogoś, kto był w dobrym nastroju i chyba chciał robić przyjemność swojej matce albo zagrać w grę, w którą dawno nie grał, teraz jest trochę kimś innym. Patrzy i mówi: to jest żart? Ty mi, Klecho, dajesz bajkę dla dzieci? Czy ty nie dostrzegasz tego, co się dzieje dookoła? Zobacz na kurwa centrum, na te piękne tam ich budyneczki. Myślisz, że naprawdę to pasuje... Kurwa, Jan Rycerz do walki z nimi? Nie mów mi, że to nie jest walka. Jak to nie jest walka? Odcinają nas od zawsze. Jesteśmy w rynsztoku. Spójrz na naszą starówkę. I ty mi dajesz bajkę? Tak, daję ci bajkę. W dupę wsadź se bajkę. I on ją wyrzuca daleko od siebie. I jeśli swoim dobrym podejściem i ciumkaniem będziesz próbował znaleźć mnie, kogokolwiek innego, zatrzymać nas, to wiedz, że nic nie wskórasz. Nie prowadzi cię twój Bóg, bo gdyby cię prowadził, to byś nam pomógł. Spluwa, odchodzi. Okay. Nawet odchodzi to tak jakby podwójne odejście. A ty wraz z Maurycym wchodzicie po klatce schodowej na jego trzecie piętro? Któreś piętro. Otwiera drzwi. Jest taki... Unika wzroku, trochę taki... Wie, że coś jest nie tak. Chcesz czegoś napić? Wody. I... Jakiś, nie wiem... Gazę jakąś masz? O, fuck, co ci się stało? No, będziemy musieli pogadać. Nie wiem, jakbyś mi zabandażował łeb przy okazji, byłoby spoko. No i on... Magister farmaceutyki, farmalogii, farmakologii, farmacji. O różnych specjalizacjach. On zaprasza cię do kuchni i tam rzeczywiście dosyć sprawnie obsługuje takie założenie opatrunków. Tam ubandażowanie niespecjalnie w tym miejscu chyba jest możliwe, ale taki opatrunek z gazy oklejony plastrami będzie bolało przy zdejmowaniu na skutek włosów. Robi to szybko, usłużnie, masz wrażenie. Możliwe, że chce zalepić nie tylko tę ranę. Dobra, Maurycy, po prostu let's cut the crap. No to cut it. To jak tam zjazdy, gdzie ty tam to miałeś w Poznaniu, robiłeś papier, tak? A co, słuchaj, on nic nie wie o mentatynie. Dorabiam u niego. Mieszam mu tam amfę. Nie, muszę sobie rzucić od razu na leader person. W sensie ja mu teraz potwornie nie ufam. No to dawaj. To jest moment, kiedy zdecydowanie... Rozumiem, że ten twój intuitive idzie z automatu. Chcesz z tego skorzystać, czy nie? No, będę korzystał, tak. 10 plus... Intuicja 2. To 12. Czyli możesz zadać... Jedno pytanie z automatu, a z twoim intuitive dwa pytania. Więc od razu pierwsze... Czy kłamie? Kłamiesz? Nie okłamujesz mnie teraz. Nie okłamuję ci. Nie okłamuję ci, on nic nie wie o mentatynie. Ja tam tylko mieszam to, co on chce, żeby mieszać. Dobra, super. Tam jest prosta robota, stary. Tylko gdybym ci powiedział o tym... A co byś powiedział? Co byś pomyślał? Jak to co bym? No stary, zrozumiałbym, no każdy potrzebuje kasy, no. A ja myślałem, że nie. Czasami wydajesz się być, wiesz, lepiej widzący niż wszyscy inni. No czasami wiem lepiej. Wiem, że masz wielki sekret. Ja go mam razem z tobą. No nie wydałbym go, kurwa, zimie, daj spokój. No właśnie tutaj jest problem o naszym sekrecie, ktoś jeszcze wie. Co? Powiedziałeś komuś? Dowiedzieli się. Co? Kto? Nie wiem, czy znasz gościa, Beniamin. Wczoraj był u Zimy. W sensie... A, tak, taki elegancik, taki twardy. Tak. Wiem. Skąd on to wie? Z jakimś sposobem znalazł zapiski mojego ojca. W sensie to, co z nich zostało. To, czego nie zebrałem, kiedy spieprzałem z domu. No i zaczął sam działać. No i... No cóż, wiedzą o tobie. Kto wie o mnie? Ten Beniamin cały? Ty mu powiedziałeś? No co ty, stary? Przecież... To skąd on by wiedział? Przecież to tylko ty i ja wiem. Nie wiem, stary, nie wiem skąd on mnie znał po prostu. Zagadnął mnie wczoraj tak jakby znał po prostu. Nie wiem, jakie on ma dojścia. Pytał mnie po prostu, czy... No to tak, ale ty mogłeś być w tych notatkach jakoś. Przecież jesteś synem tamtego człowieka, ale ja? Pytał, czy mogę, czy w jakikolwiek sposób, w jaki sposób może się z tobą skontaktować, czy ja wiem, kim jesteś i tak dalej, i tak dalej. Ależ tego kłamiesz teraz. Jest inteligentnym człowiekiem. Ja jestem teraz bardzo głupim człowiekiem. Wiesz co, rzuć proszę, ale... Nie tyle, chciałbym chyba na influence. Nie. Jak się zorientował, że kłamie. Chyba, że chcesz jakoś... Nie, 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 Dobra, nie, jestem w lekkim... Nie, stary, co ty zrobiłeś? Ty wgadałeś mu? No przecież on nie wiedziałby inaczej. Jestem totalnie skacowany po wczorajszym, przepraszam. No jesteś totalnie skacowany i nasyłasz na mnie jakiegoś gangusa, stary. Ale to może być dobre dla nas, no. W jakim sensie? No kurczę... Żeby wejść z nim w współpracę? No. A nie? Do tej pory mieliśmy współpracę we dwóch. No tak, ale on to może zacząć robić na skalę taką, jakiej nawet nam się nie marzyło wcześniej, co nie? A poza tym może przy okazji jakby wiesz... Co, on będzie się ze mną kontaktował? Co ja mam powiedzieć? No stary, no, że możesz udoskonalić recepturę. Możesz udoskonalić recepturę, nie? On tam miał takiego jakiegoś młodego typa, Sebastiana. No i ten Sebastian pokazał mi kartkę, kurde, nie pamiętam teraz, mam po prostu, jestem zbyt skacowany, ale pokazał mi kartkę, którą jakbyś ty zobaczył, stary. W sensie, jeżeli to dostaniesz w swoje łapy, to naprawdę... A co było na tej karcie? Kartce jakiś... To była o wiele lepsza, wydaje mi się, że to była o wiele czystsza synteza niż to, co do tej pory robiłeś. A gdzie jest ten koleś? Masz z nim jakiś kontakt? Ten Beniamin? No nie ten Beniamin, no ten typek, którego ma, który ci pokazał kartkę. Znałem go pierwszy raz tam, on cały czas tam był. Wiesz, jak się nazywa? W tym mieszkaniu na przystani. Na przystani. Stary, taki młody w koszulce metaliki z długimi włosami. Nie kojarzę. Jest tu kilku takich. No. Słuchaj, no jeżeli on do czegoś doszedł, no to dlaczego ten cały Beniamin chce kogoś lepszego? W sensie kogoś innego. Może chce więcej, tak? Ty, jest dobry pomysł. Gówno wie, stary. Ja mu powiedziałem po prostu, ja mu powiedziałem, że ten młody się na niczym nie zna po prostu. A ty ufasz temu Beniaminowi? Nie, no co ty. W sensie... No to po co mamy z nim to robić? Róbmy to sami, tylko wyciągnijmy tego, nie wiem... Tę reakcję, którą zrobił ten młody, tak? Dobrze rozumiem? To było na kartce? No tak, ale trochę spierdoliłem. A jak myślisz, do czego to mam na głowie? Ty, no ja dzisiaj muszę być na 9 w jamie. W ogóle wczoraj tam był dym, no nie? Ale muszę, bo... Właśnie, co zrobił? Mamy minus jednego... Nick? Jak on się nazywał, ten młody? Ten młody Nick, no. Straszny, zwyro taki głupi, nie lubię typa. Ale nagle dostał kota, widocznie coś wziął, coś mu siadło na łeb. Zaczął jęczeć, stukać, tu coś jest. Pobiegł do, wiesz, tam po schodach się wbił, zaczął walić w drzwi, chciał wyjść. Najgorzej jak źle wejdzie. No. A ten Bogdan też taki zareagował, kurwa, co się dzieje, dał mu wpysk, ten Niko mu oddał, zaczął się szarpać, więc stary, no Bogdan zadzwonił Ty musisz stamtąd spieprzać, no. Nie mogę stamtąd spieprzać, myślisz, że jest takie łatwe? No jak zdobędziemy tę recepturę, w sensie tę lepszą, ulepszoną reakcję syntezy od Beniamina? Nie możemy iść na całość, musimy najpierw zrobić coś, co będziemy wiedzieli, że jest petardą. Najlepiej nie, wiesz, w świecie narkotycznym, tylko medycznym, żeby Jeśli po prostu dałbyś się podebrać i zaczął pracować dla Beniamina, to myślę, że Zimie to by się bardzo nie spodobało. Sam mógłby za nas rozwiązać ten problem. A Zimą zajmę się ja. I wuja. Czy ty myślisz, że kiedy na ring bokserski pomiędzy dwóch zaplącze się ktoś, to jest totalnie bezpieczny? No stary, co o czym ty mówisz? Że jeden ma zabrać mnie do siebie, a drugi ma go sklepać? A co ja wtedy będę? Opatulony, kurwa, w kondom bezpieczeństwa? No super, okay. No dobra. Może masz rację. No, w sensie może masz rację. Trochę za późno, ale może masz rację. Bo dla Beniamina jesteś super istotny. Myślałem, że dla ciebie jestem super istotny. Jesteś dla mnie super istotny, no ale... No nie... Stary, no... Czasem nie myślę trzeźwo, w takich sytuacjach. Przepraszam. Dobra. Chcę zostać sam. O 21 idę do roboty. Najlepiej by było, gdybyś miał to... kartkę... Jak mogę sprawić, żeby... I to jest twoje trzecie pytanie? Drugie. Pierwsze było, czy kłamie? I teraz drugie. żeby się jakby... Jak mogę go udobruchać? Czy widzę jakiś sposób, żeby go trochę udobruchać? Myślę, że jest to mega trudne. Ale... Jemu oczy zaświeciły się, jak powiedziałeś, że widziałeś coś szybszego i lepszego. Mhm. Wiesz, że on też jest użytkownikiem mentatyny. Mhm. No to na to zareagował czadowo. I z tego, co on mówi o tym, że powinniście najpierw mieć coś ważnego, żeby móc stawić czoło, to to byłoby najistotniejsze. I ty wcześniej o tym nie pomyślałeś możliwe, przynajmniej nie wypowiedziałeś mu tego, ale on ci powiedział o tym, żeby to dostać od tego Sebastiana, żeby go znaleźć. Więc on jest obrażony, on jest urażony, wręcz masz -1 w relacji z nim, bo zdradziłeś go, tak on to widzi. A to wydaje mi się być czymś, co wrócilibyście na swoje tory. Słuchaj, rozumiem, jakby spierdoliłem i mam nadzieję, że mi wybaczysz. Nie wiem, czy ten Beniamin się do ciebie odezwie, czy nie. W międzyczasie ja mogę postarać się znaleźć tego typa. I po prostu wiesz, no jakby jest skarb. Jest skarb, musimy go tylko znaleźć. Miej ten skarb najpierw. Musimy go tylko znaleźć. Tak, to zostaw. Ja się trochę poboję tutaj, czy zadzwoni do mnie Beniamin i wtedy ten. No albo w razie czego możesz skraszować u mnie. W razie czego. Dzięki. Tam pani Bożena. Może nie jest jakaś super, ale... To może kurwa schować. Patrzy na tę swoją taką wysuwaną szufladę w kuchni. Mówi: Frank, słuchaj, idź do swoich spraw. My jesteśmy w kontakcie, jestem tu, sorry, że cię okłamałem. No sorry, że cię jakby wrzuciłem pod tira. No jesteśmy kwita. Żartowałem, nie jesteśmy. Wiem, nie idź w komedię, nie idź w komedię. A co ty robisz po tym, jak Franek odszedł? Jesteś głodny i zmęczony. Tak, jestem głodny i zmęczony. Widzisz akcję policyjną przy Cafe Wiosło i dopiero o 21 masz obowiązki, powiedzmy. Pewnie. Przyjęcie zimy. Która jest godzina mniej więcej teraz? Dochodzi 16. 16, okej, 16. Patrzę jeszcze raz na maila, którego dostałem, tam gdzie jest informacja, kiedy jest msza. Dzisiejsza. Kiedy jest msza? Tak. Księże Jerzy? 18:30. 18:30. Zastanawiam się trochę w głowie, cały czas patrzę, wchodzę do samochodu, biję się z myślami i jadę w stronę swojej matki. Do Starego Szybina. Dobrze. Do Zuzanny. Tak od czasu do czasu zerkam na to, w sensie... Msza. No może. Parkuję i idę. Wcześniej chciałem kupić jakieś pączki czy coś takiego, ciastka. Dobra. Dla matki. A w ogóle mieszka niedaleko. Tak, bo mieszka w tej samej dzielnicy. Tak. To jest osiedle domków jednorodzinnych, takich niewielkich, kwadratowatych, PRL-owskich starych domków, poniekąd doczepionych do Starego Miasta po tej zewnętrznej stronie wzgórza. Więc na przykład z domu rodzinnego mieliście widok już nie na miasto, tylko na nizinę zieloną z jakimś niewielkim zagajnikiem. I wchodzisz do domu. Tak, wchodzę do domu. O, cześć synu. Cześć, przepraszam, że ostatnio nie dzwoniłem, ale byłem bardzo zajęty. No nie ma sprawy. Mam pączki. Może jesteś głodny. Mam jeszcze jakiś kawałek obiadku do odgrzania. Jerzy, to nie jest problem dla ciebie. To super, ale... Na obiad, na jedzenie przyszedł. Przyszedłem odwiedzić. Daj buziaka. I wprowadza cię do środka. Jasno, tak siadam. Ja podgrzeję naprawdę, w sensie... Nie, to ona ci pomoże, pozwoli podgrzać. Ona jest pierwsza przy kuchni i robi to. Jasno, siedzę. Tak. Słuchaj, mamo, tak... Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś dziwnie albo źle, ale... Czy ty jesteś ze mnie dumna? Oczywiście, że jestem z ciebie dumna, Guptasie. A czemu takie pytanie? Ty jesteś z siebie dumny? No właśnie nie wiem ostatnio, prawdę mówiąc. Tak się... No poznałem dużo różnych takich ludzi. Klub, wiesz, tam się leje alkohol. Są ludzie trochę bardziej... No niebezpieczni ludzie tam są, no co ja będę No to nie mógł zmienić tego, sprzedać to komuś, kupić, nie wiem, może małą restaurację otworzyć. No ale to ktoś inny to przejmie, jakiś bandzior albo ktoś. Jak ja to trzymam, to jest tam chociaż bezpiecznie. Mam nadzieję, chyba. Ach, dobrze cię widzieć, w sensie... Potrzebuję chyba czegoś, nie wiem, więcej może. Myślałem, że karnawał jakby działa może, działa coś innego. Przepraszam, bełkoczę ci, mamo. Czego więcej byś potrzebował? Co się z tobą dzieje? Co się stało? Ona odstawia na kuchnię coś, co tam mieszała, na patelni. Zwraca się do ciebie, bo widzi, że jesteś gdzieś tam. No nie? I ujmuje cię rękoma za twarz. Co się z tobą dzieje? Długą noc miałem. Pogadałem z Frankiem. Przypomniał mi się. Ja dzisiaj byłam na cmentarzu u Władzia. Ten śnieg spadł, pomyślałem, że zajdę. No i co tam u niego? Nie wiem, czy to jest dobry moment, ale chciałem z tobą porozmawiać. Ty u niego nie bywasz nigdy. Nie. Jestem co drugi dzień, nigdy nie widzę zniczów ani... Jak wiesz, nie byliśmy w dobrej relacji specjalnie. Może pora to zmienić. Teraz. To był twój brat. Rodzina jest ważna. Cóż innego pozostaje. To prawda. Dobrze, idź, umyj ręce i siadaj do stołu. Dobra. Przygotowuję ci jedzenie. Jasne. Czy ty masz jeszcze jakiś temat do poruszenia z nią? Nie, tylko w międzyczasie jak na nią patrzę i tak myślę o rodzinie, to chcę zadzwonić jeszcze do Franka. Dobrze, to ona idzie po obiedzie robić kawkę i podać pączki. Ty dzwonisz do Franka, możesz sobie podwyższyć jeden poziom stabilności przez tę rozmowę z mamusią. Jestem już skomponowany. Jesteś skomponowany, no to piękna melodia. Prawda? A Franek po wyjściu od Maurycego krząta się po śniegu i dzwoni telefon. Mhm. Słucham. To rozumiem, dzwoni telefon. Tak. Cześć Franek. Słuchaj, musimy pogadać. Chciałbym, żebyśmy pogadali na jakimś neutralnym gruncie. O 18:30 jest msza w kościele, w Starym Szybinie. Spotkajmy się tam. Wiesz co? Msza nawet po wszystkim, co mnie dzisiaj spotkało, nie wydaje się takim złym pomysłem. No właśnie, jakoś też nabrałem ochoty, prawdę mówiąc. Na jakieś miejsce, gdzie można się wyciszyć i gdzie nie ma basów, że tak powiem. Czy ty, księże Jerzy, po dosyć surowym odejściu rozmówcy Piotra Moskali, co robisz do czasu mszy? A więc tak, w sensie po tym jak odchodzi, no to podchodzę do zaspy śniegu, wyciągam książkę i widzisz, Janie, w pierdol dostaliśmy. No ale cóż. Jan jest zmoknięty, ośnieżony. I woda i śnieg dostają się pod tą taką zaklejoną folią okładkę biblioteczną, więc będzie poniszczona. Trudno, ale myślę, że i tak Jan będzie musiał robić swoją pracę, bo ja jeszcze cofnę się, zostawię u nich tę książkę i dopiero wrócę do kancelarii. I wrócę do kościoła i zostawię ją tam. Mimo wszystko. Co jeszcze bym zrobił? Nie wiem, czy mam czas, żeby się spotkać jeszcze może z Anną. Jak nie mam, no to pójdę już szykować mszę, a jak mam, no to bym się pewnie spotkał. Wiesz co, no masz... chyba w zwykły dzień może to byłoby możliwe, ale pamiętając o tym, że bardzo późno poszedłeś spać, w nocy był nie tylko alkohol, ale też duży wstrząs w tej fabryce. Dzisiejszy dzień też nie był zupełnie normalnym dniem, więc masz ochotę skupić się na kazaniu, trochę przygotować do mszy, a może pół godziny zamknąć oczy. No dobra, tak patrzę na zegarek, jeszcze myślę, że miałem dzisiaj ojca odwiedzić i nie zdążę już, no ale trudno. No. Nie można zrobić wszystkiego. No to wracam w takim razie i szykuję się do mszy. Ale wiesz co? Zanim to ostatnie zdanie, przychodzi mi do głowy taka myśl, bo ty masz advantage dosyć ciekawy, dobry Samarytanin, w którym kiedy pomagasz komuś swoim kosztem, to wraca ci się stabilność. Więc będąc zmęczonym, wyczerpanym i na pewno przydałaby ci się drzemka, sądzę, że może być w tym coś, jeżeli nie wykonasz tej drzemki, a pomożesz komuś. I odśnieżanie wszędzie się dzieje dookoła. Mhm. Anna bibliotekę odśnieżyła rano, ale ona jest całkowicie już zaśnieżona i zaciapkana. Jak ludzie przechodzą, to się ślizgają. I po wejściu do biblioteki po prawej, jak wcześniej wchodziłeś, zauważyłeś taką szuflę do odśnieżania. I to daje ci taką ofertę, że mógłbyś to zrobić nie odpoczywając przed mszą, albo tego nie zrobić i być wypoczęty na mszy. W sensie, bo myślałem, bo ona mówiła, że odśnieżyła, ale rozumiem, że znowu napadało. Tak, bo cały dzień pada śnieg. Okej, dobra, to nie, to wtedy w takim razie pomogę z tym odśnieżaniem. Nie, tak skarżyła się na to. Jak jest w sensie opcja, no to wtedy to zrobię. To tak. W takim razie biorę tą szuflę i zasuwam i odśnieżam. Przeskoczmy do mszy. Ty możesz podnieść sobie jeden poziom stabilizacji. Chciałbym jeszcze tylko, bo parę godzin do mszy zostało, prawda? Bo ja z Frankiem, znaczy Franek z Maurycym rozmawiali jakoś koło 15, po 16 czy coś takiego, nie? Tak. A ja wykorzystam to, że jestem w okolicy. Myślę, że tam pogotowie już pojechało. Policja pewnie też powoli kończy. Jeszcze zahaczę o Wiosło. Pogadać z Lokim, dowiedzieć się wszystko co i jak, bo już chciałbym zacząć robić notatki, no bo to trzeba opisać. To jest dobry pomysł, ale nie ma tam Lokiego. Nie ma też policji, nie ma ratowników, ale jest zaklejona taśmą policyjną, są drzwi wejściowe, więc ten celtycki krzyż ma jeszcze krzyż policyjny na sobie i knajpa jest zamknięta. Ty jako stały... Piękne zdjęcie na pewno zrobię komóreczką. Będzie super. Jeszcze da się uchwycić śnieg, który jest rarytasem cały czas, on sobie powolutku leci w powietrzu. Ale jako stały bywalec Cafe Wiosło wiesz, jakim samochodem porusza się i on nie jest zaparkowany na stałym miejscu. Mówię o Lokim. W sensie pojechał. No wtedy, nie było go wtedy też, na tej, jakby podczas prowadzonych czynności policyjnych. Jeszcze w takim razie... Czy ja znam domowy adres Lokiego? Czy myśmy się aż tak przyjaźnili? Nie. Nawet telefonu do niego nie masz. No, jest na pewno jakiś kontakt przez stronę Cafe Wiosło. Rozumiem. No to myślę, że pokręcę się po prostu po okolicy przez te 2 godziny, zanim się spotkam. Jeżeli nie chcesz, żeby ci burczało w brzuchu na mszy, to może coś warto zjeść, bo dzisiaj po śniadaniu na kacu szybkim dosyć nikt nie jadł. Myślę, że ale ty jesteś trochę... nie czuję też głodu za bardzo. Dobrze. Ja nie te dni to są takie dni trochę na głodzie. Pokręcę się, poszukam świadków, zacznę sobie robić jakieś notatki i tak dalej, żeby mieć jakiś materiał, no żeby czymś zająć łeb do czasu mszy. Tyle w takim razie. To w szpitalu w Białych do którego najprawdopodobniej zawieziona została Kara, nie znasz jej nazwiska. Pracuje tam pielęgniarka, którą znasz z czasów twojego, że tak powiem, gigantstwa, ucieczek z domu i urwisowania troszeczkę. I ona ci mówi, że została przyjęta i ona jest nie w stanie ciężkim, ale jest dość dotkliwie pobita. Mam się z nią zobaczyć? Z Karą? Nie, na razie tutaj jest jeszcze policja. Więc teraz nie, ona jest szyta, jest w ciężkim szoku, więc zostały jej podane leki uspokajające. Teraz ci nie wcisnę, stary. Nie, ale słuchaj, po prostu dałabyś jej mój numer e-maila. Okej, dobra. Dlaczego? Żeby się do mnie odezwała, chciałbym napisać o tym. Loki i Kara są moi dobrzy przyjaciele. To nie może tak wyglądać. Już kończ. Nie w tych latach. Muszę kończyć. Dam jej twój numer. Jasne. Dzięki. Siema. W kościele jest sporo ludzi. 3/4 tego niewielkiego kościółka jest wypełnione. Ludzie powyjmowali z szaf rzeczy, które wydawało im się, że może nie będą koniecznie potrzebne. Wiszą teraz na tych ciałach ciężkie płaszcze, kurtki. One są takie troszeczkę starsze, brzydsze, bo jesteśmy w starym, biednym Szybinie. Ale w kościele jest ciepło tej wspólnoty, ciepło patrzących obrazów świętych, świec palących. Jest też ciepły głos księdza Jerzego. Widzisz z ołtarza mimo swojego zmęczenia, że jest Cezary i Franciszek. I masz pomysł na kazanie? Ogólnie, w skrócie mówiąc? Tak, tak, tak. A więc, moi drodzy wierni, dzisiaj chciałem porozmawiać o takiej rzeczy, jaką jest frustracja. Wszyscy się frustrujemy tak na co dzień. Takimi różnymi drobiazgami albo czymś dużym. Czasami to jest to, że sąsiad zaparkuje swoim samochodem przed naszym samochodem, nie możemy wyjechać. Czasem to są poważne rzeczy. To, że ktoś choruje bliski, nie możemy z tym nic zrobić. Czasem, że nie mamy pieniędzy, by zapłacić za czynsz. I frustracja jest czymś bardzo groźnym, bo moim zdaniem może zmienić się w dwie rzeczy. Albo może zmienić się w mądrość. To jest bardzo trudne i wymaga od nas bardzo wiele. I bez Bożej pomocy wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Albo może zmienić się w agresję. I na swojej drodze łatwo jest spotkać ludzi, którzy oferują nam to, żeby tą naszą frustrację zmienić w złość. Żeby szyderstwem albo pięściami dać jej upust. I to jest najgorsza rzecz, jaka może się tylko stać. Ale jest to bardzo trudne, zmienić frustrację w mądrość. I nauczyć się tego, że przecież na tym świecie jedyne, co jest ważne, to ważni są nasi bliscy i to, że jesteśmy z nimi. Nie nasze mieszkania, nasze telewizory, nasza praca. My jesteśmy najważniejsi. I to jest taka mądrość, którą chciałbym, żebyśmy wszyscy razem znaleźli. W tym momencie jedna z gromnic, dużych świec, za księdzem, ale nie na wprost na ołtarzu, tylko z prawej strony, czasami świece coś takiego robią. Przygasa, ażeby rozbłysnąć. I ta świeca stoi dokładnie pod dużym obrazem Matki Boskiej, ujętej nie w ten taki najczęstszy sposób z dzieciątkiem Jezus, tylko patrzącą na wiernych. I dokładnie kiedy kończy ksiądz Jerzy kazanie, a wszyscy patrzą na niego albo patrzą w swoje myśli, bo tak często bywa w kościele, to wręcz z dźwiękiem rozbłyska i cały ten obraz rozświetla się, jest złapany w ognistą łunę, jak aureole. I ta matka, co jest dziwne, ale wydaje się być stara, a tak nigdy nie jest ujmowana na obrazach, ale pogodna, uśmiechnięta i patrzy na wszystkich naraz. Na ciebie i jest w jej oczach, oczy są twojej matki, u której byłeś, i na ciebie i jest tam, są tam oczy Matki Boskiej, wiesz, twojej to nawet nie pamiętasz. I to jest duży, ważny moment i obaj możecie podnieść stabilność o 1. Okej. Okay. To bardzo. Czy po mszy spotykacie się? Tak, myślę, że ja chyba mu zaproponowałem, żeby się spotkać. Tak, ja biorę Frankę i mówię, chodź. Na zakrystię. Podejmujesz ich u siebie w mieszkaniu? Tym takim w domu kościelnym? Czy masz inny pomysł? Nie, no chyba na zakrystii po prostu się spotkamy. Jest takie miejsce do załatwienia spraw, do porozmawiania sobie i tak. W kancelarii. Tak. Dobra. No to po mszy tam rozmawiam tam z wiernymi, coś tam ustalamy, jakieś rzeczy, jakieś tam spotkania tam parafian i tak dalej. I potem idę i widzę czekającego Cezarego i Franka, co mnie w sumie trochę zaskakuje, ale tak sobie myślę, że no to jest rodzina i w sumie dobrze mieć całą rodzinę. To nawet dobrze, że są obaj. To jest znak od Pana chyba po prostu. Dobra. Jak zdążyliście na mszę? Tak. Chciałem wejść na zakrystię i już nie ma nikogo. Tak, myślę. Pogratulować kazania, było piękne kazanie. Poruszające, naprawdę poruszające. Tak, no w sensie tam miałem trochę inne zaproponowane tam przez biskupstwo, ale zrobiłem parę zmian. Wchodźmy do środka. Jasne. Nawet nie wiedziałem, że to są proponowane kazania, prawdę mówiąc. Myślę, że to się po prostu wymyśla. Ciekawe. To skomplikowane. Siadajcie sobie. Nie wnikam w to. Napijecie się kawy albo herbaty? No, może kawki. Herbaty. Albo kawki, chyba że... Kawy. To może i kawy, i herbaty. Kawy i herbaty, bo pewnie. Jako człowiek mam taką moc, żeby zrobić obie. To jako człowiek dziękuję i poproszę. Dobrze. Pewnie. A więc mija trochę czasu, wracam tam z tacą, tam rozstawiam cukier. Ja się rozglądam, chodzę sobie, patrzę. Herbatę zaparzyłem w takim ładnym bryczku. Takim bryczku, białym takim z jakimiś różnymi niebieskimi zdobieniami. Taki widać, myślę, że to jest taka dosyć droga rzecz. To jest pewnie coś, co dostałem pewnie może od taty, kiedy jeszcze tak się było naprawdę nieźle. Widać, że to jest jakaś taka naprawdę mega zastawa. No dobrze. W sumie dobrze, że jesteście obaj, bo to jest, myślę, rzecz, którą jak możemy rozmawiać sobie zupełnie jakby szczerze i swobodnie. No jest w rodzinie i waszej i widzę, że jest to problem. I z tego, co widziałem, to w twojej jamie nie jeden smok się gnieździ, z tego, co widziałem. W sensie, że są bandyci i narkotyki u mnie, tak? Przepraszam księdza Jerzy, ale po prostu czasami metafory są... Rozumiem, mam trochę nawyków związanych z pracą. Tak, są tam... Jak ty się w to wplątałeś w ogóle? W lokalach takie rzeczy po prostu się dzieją. Po prostu. W sensie nie da się prowadzić i... To znaczy... No tak. Nie da się inaczej. Nie będę ukrywał, że wiem, jak trudno powiedzieć im nie, bo widziałem, co się dzieje, jak człowiek próbuje kogoś wyrwać z tego... z tej całej machiny. Tak. No, też dlatego trochę do księdza przyszedłem. Przeszliśmy w zasadzie. Ksiądz jest dobrym człowiekiem. Ksiądz jest uparty. No, czytałem, co się tam stało w noc czerwonych chryzantem. Krwawych. Krew jest czerwona. Widzisz, księże Jerzy, że Franek ma duży opatrunek z tyłu głowy. Wy z kolei widzicie, że ksiądz Jerzy ma plastrę na rękach i to wygląda totalnie, jakby tłukł tymi pięściami, może w przypływie wściekłości czy czegoś. Tak się kojarzą takie rany. Czy ksiądz spotkał też jakichś niebezpiecznych ludzi i próbował kogoś wyrwać z tych okowów, ale te okowy okazały się być bardzo ostre? Wydaje mi się, że to chyba bardziej frustracja zmieniona w agresję. Trzeba posłuchać w takim wypadku własnego kazania. Chociaż przemiana w mądrość jest trudna. Bardzo trudna. Są niebezpieczni ludzie w moim lokalu, to prawda. Myślałem sobie, tak naprawdę, tak sensownie myślałem, znaczy w sensie, myślę, że to prawda, że jeżeli nie ja, to ktoś inny, prawda? No tak, ale może można pójść na policję, może można... Nie. To nie działa w ten sposób. Jeżeli pójdzie się na policję, no to oni złapią jedną osobę, drugą, trzecią i ktoś inny będzie bardziej niebezpieczny. Tak? Ale w sensie to nie jest tak... Albo będzie strzelanina jak, no. Że tych łbów jest nieskończona ilość. Obawiam się, że jest. Że jak zniknie dwóch, to trzech dobrych zamieni się właśnie w tych złych. Nie wiem, jak to działa, no. Nie jestem socjologiem, czy kto się tym zajmuje. U mnie jest bezpiecznie, tak? Ja pozwalam, żeby działo się coś w małym laboratorium na zapleczu. Tu swoją drogą, to mówię w bardzo dużej poufności do księdza. Ksiądz wydaje się być sensownym człowiekiem, dobrym człowiekiem i, jak rozumiem, dba o naszą społeczność. Chcesz, żebyśmy byli razem, tak? Jako Szybin. Jako ludzie. I chciałbym bardzo, żeby takie miejsce było zamknięte i żeby nie było tutaj takich miejsc. Bo no przecież z tego będzie płynąć tylko zło. Tylko i wyłącznie cierpienie, nic innego. Sam ksiądz mówił, że jakby zły jest człowiek, tak? Miejsce nie jest złe samo w sobie. Zły jest człowiek, gdyby pozbyć się Zimy i jego ludzi, nie byłoby żadnego problemu. To był ten smutny pan, co palił papierosa. Tak, ten sam. Niebezpieczny człowiek. Jest wielu niebezpiecznych ludzi w tym mieście. Wuja sam mnie wczoraj zaskoczył. Jama 3 lata temu była bardzo spoko miejscem w porównaniu do tego, co było wczoraj. I tak tam dealowali po kątach. Teraz chociaż wiem, co się dzieje i co biorą, tak? Ludzie potrzebują się rozerwać, potrzebują się wytańczyć, potrzebują wziąć trochę jakichś substancji. Część schodzi niżej, tak? Jakoś... I to jest straszne, jasne, tylko że to nie ma w tym nic złego. Złe jest wtedy, kiedy źli ludzie mają kontrolę nad tym. Tak mi się wydaje. No dobrze, ale po prostu żyjemy w takim państwie, że tylko i wyłącznie źli ludzie mogą mieć nad tym kontrolę, bo no, jest to wszystko nielegalne, a nielegalnymi rzeczami zajmują się źli ludzie, bo dobrzy po prostu zajmują się legalnymi rzeczami. Niekoniecznie. No ja się tym zajmuję, chyba nie jestem złym człowiekiem. Czy jestem? Księże Jerzy. Jestem złym człowiekiem, czy nie? A jak sam uważasz? Nie wiem, dlatego pytam. Tak naprawdę nie wiem. Znaczy, chciałbym wiedzieć. Niewątpliwym jest, że utrzymywanie miejsca, w którym tworzy się narkotyki, jest złym uczynkiem. A można by to nazwać, że trzymanie pod kontrolą zła jest dobrym uczynkiem, żeby się nie rozpleniło bardziej. Ale wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie, pamiętam, jest taki termin na to, kurczę, normalnie go pamiętam, no, racjonalizacja. Racjonalizacja. W sensie, ze złem jest tak, że jak zaczynasz się z nim zadawać, to na początku będzie ci się wydawało, że masz nad nim kontrolę i że trzymasz tego węża, ale to tak naprawdę on ciebie trzyma i z każdą chwilą jest coraz mniej ciebie, a coraz więcej jego. Ja przecież widzę tych młodych chłopaków, którzy trafiają w ręce Remka, tego jakiegoś nowego, chorego przywódcę tych skinheadów. No tak, nie lubię ich. W sensie dobrzy chłopcy, którzy mogliby wyjść z tej biedy, z tego nieszczęścia, w którym siedzą, wchodzą w jeszcze większą biedę i wciągają swoich bliskich i to się nakręca. Ja księdza słyszę, ale kto tutaj jest zły? Nie ci biedni chłopcy, nie? Nie oni są tutaj źli, oni są zmanipulowani przez jakiegoś właśnie Remka, Zimę, czy tego, ksiądz wspomina, jakiegoś szefa tych skinheadów, tak? I oni powinni się znaleźć w więzieniu. Tak, bo to są źli ludzie, bo oni chcą, oni manipulują tą frustracją, tą agresją, tak? Oni powodują tą agresję. Tak, tak zgadzam się. Chcę, żeby ludzie mogli odpocząć w moim lokalu, bawiąc się. Rozumiem, a czy w takim razie, jakby nie było tutaj żadnych zim, jakby nie było tutaj... Beniaminów. To taki, nie wiem, kto to jest Beniamin. Taki inny, z którym mieliśmy dzisiaj do czynienia. Jedyny Beniamin, jakiego znam, to słonik z bajki. To ciekawe, bo myślałem, że ten z Biblii. No tak. Burned. Gdyby ich nie było, to co? Czy czułbym wtedy spokój? Tak. Czy wtedy mógłbym zarządzać swoim lokalem jakoś bez ciemnych interesów? No, totalnie. Chyba bym potrafił. No dobrze, to czy jesteśmy w stanie coś w tym zrobić? Czy może macie jakiś pomysł, z kim się rozmówić, czego się dowiedzieć? Ja chciałem się dowiedzieć teraz tutaj, pomiędzy nami, kto jest zły? Bo to jest chyba ważne pytanie. Ja chciałem zapytać księdza, nie to, żebym chciał antagonizować. Myślę, że już na dzisiaj dosyć sobie, no nieważne zresztą. No ale ksiądz mówi, oni są zmanipulowani. A co ksiądz robi, żeby oni nie byli zmanipulowani? Rozmawiam z nimi. Szczerze. Dzisiejsze kazanie było piękne. Ilu z nich je słyszało? Ilu z nich je zrozumiało? Ilu z nich w ogóle przyszło? Pomyślało o tym, żeby przyjść i go posłuchać. Po prostu ksiądz, nie wiem, musi chyba zwiększyć może zasięg? Influencer się odezwał. Zasięg. W jakim sensie? W sensie takim, że młody człowiek, taki, nie wiem, jak ten 20-letni frajer od Remka, z którym się wczoraj biliśmy, przyjdzie tutaj. Albo nie, przynajmniej nieregularnie. Jaka jest szansa, że on posłucha księdza? Jaka jest szansa, że on zrozumie, o co księdzu chodzi? Przecież żadna. Influencer się znalazł? Tak, znalazł się. Ale dziennikarz, zwykły człowiek, który chciałby na przykład to, co dzisiaj zostało powiedziane, żeby cały Szybin o tym się dowiedział. Bo to było naprawdę piękne. A w świetle tego jeszcze, co się dzisiaj wydarzyło w Wiośle, po prostu uważam, że wręcz... Ja w ogóle myślałem, że ksiądz wie o tym. Że to dlatego. W sensie? No, skini zaatakowali kawiarnię na Białym. Właśnie, gdzie pracowała czarnoskóra dziewczyna. Obrzydliwe. Rozmawiałem dzisiaj z jednym chłopakiem, który jest w tym gangu. Mhm. Jak się nazywa? Piotrek. A nazwisko? No nie będziesz o nim pisał teraz artykułu. No nie, ale mógłbym dowiedzieć się trochę, znaczy chciałbym trochę pokopać i dowiedzieć się więcej o tej grupie, o tych ludziach, zwłaszcza jeżeli mają podobno nowe przywództwo. No dobrze, tylko proszę Cię, bo moim zdaniem to jest chłopak, który jest do uratowania. Myślę, że większość z nich jest do uratowania. No to jest jak na wojnie, tak? Za starych czasów. Królowie wysyłają biednych, żeby biedni umierali za królów. Piotr Moskała. Jeżeli możesz zobaczyć, z kim się widuje, to może byśmy znaleźli tego, co stoi na szczycie. Popytam tego wszystkiego. Poszukam. Bo z tego, co z nim rozmawiałem, no mam wrażenie, że jest takim ich ideologiem i to on sprzedaje im właśnie tanie, łatwe rozwiązania na życie, które przysposobią im znacznie więcej biedy. To ten Piotr tak księdzu zrobił w ręce? Nie, nie, to... No tutaj mówimy chyba w szczerości wszyscy. Stajemy przed sobą w szczerości. To było... Zaczną mówić jak ksiądz. Ojejku. Miałem... Nie wiem jak to nazwać. Może to po tej wczorajszej imprezie z wami. Miałem dziwne wrażenie, że w pokoju tego chłopaka czuję coś złego po prostu, tak namacalnie. Tak w sensie nawet... No, że ta metafora niemalże była prawdziwa. W sensie czułem, że tam jest coś złego, no i postanowiłem poświęcić ten pokój. I... Zamroczyło mi oczy i potem było zbite lustro, a ja miałem zakrwawione ręce. Trudno mi to jest wyjaśnić, wydaje mi się... W sensie ksiądz stracił jakby panowanie nad sobą i zobaczył tylko swoje czerwone ręce, tak? I biorę herbatę i piję, bo to wyraźnie wywołało we mnie wspomnienie. Przez chwilę... Przez chwilę widziałem jakiegoś, nawet nie jakiegoś, w sensie, ale być może to przez to, że pamięć działa rekonstrukcyjnie. Widziałem tego Piotrka, w sensie w tym całym swoim ubraniu, z tą łysą głową. Jak jakąś wizję, tak? Tak, dokładnie. To było... No to brzmi para nienormalnie, ja tak powiem. Piotrka widziałeś jeszcze przed stłuczonym lustrem. Po stłuczonym lustrze widziałeś też jeszcze kogoś innego. Tak, to prawda. Dziękuję ci, gołębie. Wyraźnie. No, w twojej głowie pojawił się obraz, którego nie miałeś. Możliwe, że dlatego, bo był zbyt irracjonalny. Tak, no i dlatego też trochę tak w sumie chyba o tym nie mówię, ale w sumie to jest tak ciekawy wątek. I jeszcze po drugiej stronie lustra miałem taką wizję, widziałem takiego długowłosego chłopca, innego niż Piotrek. Nie wiem, czy może był pobity przez niego. Leżał zakrwawiony w jakimś takim dziwnym pomieszczeniu i opisuję to, co pamiętam z tego pomieszczenia. Jeżeli coś tam widziałem. Zrywam się, ale co, jak wyglądał ten chłopak? Pomieszczenie? Miał koszulkę z takim M. Przez wiek to jest Metallica, no jest młody chyba, tak? Względnie. Tak, pół młody. Tak. W sensie zupełnie tego nie skojarzyłem. Kto dzisiaj nosi koszulki Metaliki? Tak, faktycznie. No nie, no, w zasadzie miał koszulkę Metaliki chyba. Pamiętam to czy nie? Tak. Miał koszulkę Metaliki. Tak. Dobra, dzisiaj byliśmy w tym pokoju i tam był dokładnie ten mężczyzna. Ale nie żartujcie sobie. Nie, ja sobie nie żartuję. W sensie mówię wam coś, co jakby bardzo przeżyłem. Miałem silną wizję. No, słyszałem w seminarium, że takie rzeczy czasem się mogą zdarzać. Czy tam była spirala w tym pokoju? Była. Ksiądz kojarzy spiralę, która tam była w takim pokoju? Mhm. Czy wyglądam na osobę, która teraz żartuje? W sensie... To ty namalowałeś tę spiralę u siebie w pokoju. Dawno, dawno temu. Pod wpływem jeszcze jakieś oczywiście. Miałem jakieś halucynacje, miałem jakieś dziwne omamy i musiałem malować spiralę. I... Ona jest gdzieś indziej? Pytasz się mnie? Czy jeszcze gdzieś jest? Takie pytanie masz w głowie. Aha. Okay. Gdzie ona jeszcze jest? Co tu się dzieje? A te stłuczone lustro? Ty stłukłeś lustra. Zakrwawione ręce? Ty miałeś zakrwawione ręce. Bardzo dużo wspólnych elementów, w zupełnie niewspólnych, niewspółistniejących rzeczywistościach odbywa się w tej rozmowie. Dzisiaj byliśmy właśnie, jak już mówiłem, w tym pokoju. Mieliśmy się spotkać z niebezpiecznym człowiekiem. Z takim typem od narkotyków, który kiedyś mi pomógł. Mam u niego dług. I właśnie on pobił tego długowłosego chłopaka. No to chyba mamy kolejnego na naszej liście. Ludzi, którzy powinni siedzieć w więzieniu. Tak. Przy czym, że to, że ksiądz miał wizję i to widział, jest... Jak to jest możliwe? Teraz do mnie dotarło, jak to jest możliwe, że ta spirala była tam? Z tego, co mówił Piotrek, to spiralę zrobił jeszcze jego brat, nieżyjący już, Arkadiusz. Zginął w trakcie krwawych chryzantem. A czemu cię ciekawi ta spirala? Myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, nowy znak neonazistowski czy coś takiego. Teraz do mnie dotarło, teraz sobie też kiedyś takie rysowałem. Jak mieszkałeś jeszcze z ojcem, tak? Ale tylko u siebie w pokoju. No powiem wam, że przez całe życie zawsze bardzo sceptycznie traktowałem takie metafizyczne działanie złych sił. No i zawsze uważałem, że jest to coś, że to jest pewna metafora. I oczywiście wierzę, że istnieje szatan i że on jest, ale nie dotyka w sensie w taki prymitywny sposób naszego świata, że on działa tak subtelnie, pociągając za sznurki, popychając ludzi do rzeczy, ale nie, że po prostu wchodzi tutaj w butach koniecznie jest. I zostawia błoto. Szatanów bym zostawił w spokoju, ale tu... Dobra. Porozmawiam jeszcze... Spirala, pokój i... Z ojcem Jeremim może... Dobra. Jerzy. Wyraźnie mam jakieś wrażenie, że ten... Mówię otwarcie, że ten narkotyk, który mój brat stworzył, zamieszane wszystko. W sensie ten lek na Alzheimera? Tak, bo z tego co się dowiedziałem, to nie jest żaden lek na Alzheimera, czy może jest, ale... No nie wiem, to jest narkotyk dla mnie. Nie wiem, nie znam się na tym. No. Że to... Co? Dostałeś to i zacząłeś rysować spiralę, tak? No może tak samo zrobił ten brat tego Piotrka, tak? Tak samo ten dzieciak tam u Beniamina. Co jeżeli to jest, nie wiem, sproszkowane rogi szatana właśnie. i chciałbym trochę żartować. No niech ksiądz nie robi takiej zaskoczonej miny. W sensie... Mówiłem, Władek... Mówiłem księdzu wczoraj, że Władek nie był taki dobry, na jakiego wygląda. No ale często jest tak, że w rodzinie, jak jesteśmy blisko, to widzimy wiele wad, no ale bez przesady. No, to był bardzo porządny człowiek i robił bardzo dużo dla społeczności. Nienawidziłem swojego brata, bo... Ja zawsze chciałem mieć brata po prostu. Chciałem, żeby był ze mnie dumny. Chciałem, żeby moi rodzice byli ze mnie dumni i chciałem coś osiągnąć. On był zawsze lepszy, za każdym razem. Z klasówek, ze sportu, za każdym razem, po prostu. I zawsze był taki nieobecny, obcy, uśmiechnięty do innych, ale taki zimny. Może to ja jako dziecko tak pamiętam po prostu. Więc nie przepadałem za nim, ale jednocześnie uwielbiałem go. No bo był tym, kim ja chciałem być. Poszedłem w inną stronę niż on oczywiście. I w czas przed jego śmiercią, czy zaginięciem, śmiercią, jest taki moment, że się spotkaliśmy, tylko problem jest taki, że nie za bardzo pamiętam, co się wtedy działo. Dlaczego? Nie wiem, nie pamiętam. Tak sobie pomyślałem, że Alzheimer, w sensie jakieś narkotyki, środki działające na mózg. Pamiętam dobre emocje, głównie dobre, to jest dziwne. I... Nie wiem, to tutaj jakoś te duchy przeszłości wychodzą na jaw, tak? Zjawy zaczynają się pojawiać w głowach i wyraźnie na zewnątrz. I nie wiem, mam wrażenie, że to jest jakoś związane i z chęcią bym się też dowiedział, co się wydarzyło przez tamten czas. Biorę łykę herbaty. Chciałbym, żebyś rzucił na Repressed Memories po tym monologu. Siedem przy Repressed Memories to... czy ty masz jeszcze jakieś minusy do... Właściwie nie ma znaczenia. Nie. Jesteś overwhelmed. Jakie jest dobre słowo na overwhelmed? Przygnieciony? Przytłoczony. Mistrz gry może wykonać swój ruch. Ty tracisz 2 stabilności. A to dlatego, bo mówiąc te słowa, robisz to dosyć świadomie. Mam wrażenie, że ty chcesz wykopać te rzeczy. Tak, ty o nich w ciągu ostatniego... Jakoś jest taka wczoraj potrzeba. Pojechałeś do tego domu, ty chcesz i mówisz to, mając nadzieję, że to będzie jak zaklęcie jakieś, jak klucz do drzwi twojego umysłu. I kolejne słowa wzburzają tak jakby te twoje wspomnienia. Słyszysz kawałek śmiechu twojego brata. Widzisz zapalone światło w pokoju Franka. Widzisz siebie parkującego przy domu na Starej Warcie. Widzisz twojego brata, który płacze, trzymając szklankę wódki. Ale nic nie chce wejść dalej. I mówiąc, w pewnym momencie widzicie, że on przerywa w połowie zdania i widzisz, zatrzymujesz wzrok na księdzu Jerzym i za nim jest na ścianie zachrystii jest obraz Matki Boskiej i ona, patrząc w twoją stronę, na ciebie, odwraca twoją uwagę. Przestajesz mówić. Kiedy przypomina ci się kawałek, przestajesz mówić. Znowu patrzysz na nią. Widzisz, że on wstaje i idzie milcząc w stronę obrazu. Podchodzisz tam bliżej i twoja matka w ubraniach Matki Boskiej z obrazu mówi: synku, wybacz sobie i zostaw to już. Musimy iść dalej. Zajmij się Frankiem i zostaw to. I te słowa i ten dźwięk wpływają w ciebie i zamrażają ci. W moment robi ci się strasznie zimno. Czujesz, że stoisz w śniegu, że jest wiatr, nie masz na sobie kurtki, śnieg cały czas pada, ale teraz nie pada spokojniutko w dół, jak piękne pączki śniegowe, tylko teraz wiatr rozrywa ten śnieg i on wlatuje w ciebie, w uszy, pod kurtkę, jest ci strasznie zimno, stoisz w samych butach w wielkiej zaspie śnieżnej i wy widzicie, że on jakby od tego obrazu poszedł, otworzył drzwi, stanął na zewnątrz i co robicie? Wszystko w porządku? Cezary? To już drugi raz mu się coś takiego dzieje. Wczoraj miał tak samo. Jakby Czy mam kontrolę nad sobą? Tak, tak, zaczynasz słyszeć już głos Jerzego. Łapię cię za ramię. Hej! Cezary! Bing. Rozlega się dzwonek, w sensie zegar wybija 20:30. Za pół godziny powinieneś być już w jamie. Miałem flashback. Jest okej. Okay. Jest w porządku. Muszę teraz pojawić się w jamie, bo jest dalszy dzień interesów. Więc muszę tam być. Chyba nas coś połączyło, nie? I wczoraj noc, i dzisiaj dzień. No, chyba dobrze. Jak w szerankach. No dobrze, ale nim się rozejdziemy, to... Tak? Naprawdę jesteście gotowi, żeby spróbować zadziałać przeciwko temu szybnickiemu podziemiu? To są niebezpieczni ludzie. Wiem, przekonałem się wczoraj o tym. I tak, no. I dzisiaj się o tym przekonałem. W sensie... Nie chcę, żeby ludzie byli krzywdzeni. A oni właśnie tego chcą, albo jest im wszystko jedno. Dokładnie, jest im wszystko jedno. Nikomu. Tak, to jest problem. Z tymi, którzy chcą krzywdzić innych i z tymi, którzy mają wszystko jedno. To spróbujmy się dowiedzieć, kto jest głową tych neonazistów. Tak, żebyśmy mogli wypisać listę. Ja też popytam wśród parafian, czy może wiedzą, gdzie się spotykają te typki, co robią. To jest sensowne. Tego się możemy dowiedzieć. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, co zrobić z kimś tego formatu, co Remi, albo Zima, albo Beniamin. Na metapoziomie, kim był Beniamin w Biblii? Beniamin był najmłodszym synem Jakuba, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli to był brat Józefa. Okay. Chyba. Ale nie jestem pewien tutaj. Okay. Ale tak mi się wydaje. Jeżeli rodzice nazwali synów Beniamin i Józef, to tak jakoś dziwnie brzmi. Różny nastrój w różnych momentach. No, to przepraszam. Nie, to był ich było 12. No tak. To wtedy trzeba już... I najmłodszy to był Beniamin. No to wtedy wymyślasz takie imię. Jego właśnie wrzucić do... Wróćmy do metapoziomu, bo to w sensie stąd. Ty musisz jechać. Tak, ja muszę jechać. Czy wy zostajecie? Poproszę o zaprogramowanie swoich akcji, chyba że chcecie mieć ciągle ciasny czas, bo robicie coś konkretnego. Ja jeszcze tylko tak rzucam. Niech ksiądz mi puści strzałkę na telefon. Będzie wygodniej. Strzałkę? Zadzwoni. Co to jest strzałka na telefon? Zadzwonić do mnie, że miał księdza numer. Bo na razie oczywiście. Tylko wysłałem w mailu swój. Tak, oczywiście zrobię to. No. Do zobaczenia i ruszę. Jedyna rzecz, na którą się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie jakoś poszukać w jakichś księgach właśnie parafialnych, z kim jest spokrewniony i ten Zima, i czy znamy jego nazwisko, i ten Beniamin, czy możemy popatrzeć, kto jest związany z nim, czy możemy tutaj zrobić jakąś taką małą inwestygację. No ja mam umiejętność do tego, która według mnie może się przydać, tak mówię na poziomie, w sensie znam ludzi tu i tu w mieście, którzy mogą dostarczyć jakiejś różnej usługi. I tak się Ale to proponuję w scenie zrobić. Tak. No tym bardziej, że na razie jesteśmy na zakrystii i została wasza dwójka. Tak. To ja bym... Ty masz super przydatne umiejętności, ale wolisz produkować dragi niestety. No. To ja bym ten... Czyli ja bym zaproponował chyba Frankowi, żebyśmy popatrzyli, czy jesteśmy w stanie znaleźć. Ja mam jeszcze jedno pytanie, zanim się ta scena rozpocznie. Bo ja cały czas mam w pamięci, że mój bardzo zły stan całego dnia dzisiejszego również jest spowodowany halucynacją, którą miałem. Tak mi się wydawało do tej pory, że to jest halucynacja. Ale jeżeli teraz księdzu się przydarzają takie rzeczy, to już ja już nie wiem, czy to była halucynacja. W sensie myślałem, że to był kac, po prostu, że to był kac po wczorajszym chlaniu i... No, jak byliśmy tam na rybakach dzisiaj, to totalnie po prostu jak otworzyłem ten pokój, w którym był ten Sebek, ten młody, którego ksiądz widział, to wszystko mi zniknęło po prostu. Wszystko mi zniknęło i widziałem tylko Wartę, i widziałem tylko Stary Szybin. Ale taki jakby nie swój, nie nasz. A kościół księdza to już w ogóle nie wygląda jak kościół księdza. I tego typa, któregośmy wczoraj widzieli na łódce. Tego dziwnego rybaka. Tak. I machał do mnie. A potem wszystko zniknęło. Spiszmy sobie te dziwne rzeczy, które widzieliśmy, bo... Robi się tego dużo. Faktycznie ten rybak był dziwny. A więc mamy rybaka, mamy spiralę. Mamy tajemniczy środek zrobiony przez twojego tatę, który się nazywał... W sensie ten środek? To była substancja, która się nazywała już... Krepideksydyna. Zawsze zapominam tej drugiej części, tej pierwszej części. Krepideksydyna. On, twój tata, z tego co ty wiesz, z rozmów z nim, nie traktował cię nigdy poważnie na tyle, żeby mówić ci, żeby cię wdrażać. Ale on wymyślił coś, stworzył w trakcie może studiów, w trakcie eksperymentów właśnie tę krepideksydrynę. I ona miała być tym przełomowym czymś w ewentualnym leku, natomiast okazało się być czymś przełomowym dla ciebie, bo mentatyna, a ty to tak sobie nazwałeś, tak, była tylko jedną z rzeczy, które on testował na tobie. W trakcie próbowania różnych proporcji, różnych rzeczy, różnych tych, powstało coś takiego. On badał, kilka razy to ci podawał, ty będąc świadomym, ale to było przyjemne, to było lepsze niż większość innych rzeczy, więc ty zapamiętałeś to trochę, skopiowałeś to. No ja też jak uciekałem z domu, to część notatek, tak mi się wydaje, te najważniejsze, te, które były związane akurat z tym, co mnie interesowało, zabrałem. No to tyle w kwestii takiego rysu trochę historycznego z twojego punktu widzenia. Jeśli rzeczywiście chcecie zająć się inwestygacją, nie wiem, czy ty także, bo ty masz ze sobą laptop, ty masz, jesteś tuż obok kancelarii, bo tutaj w zakrystii nie ma takich dokumentów, ale w tym domu kościelnym, tak, a ty tam masz wejście, spokojnie na piętrze pewnie już sobie i kładzie się do snu powoli proboszcz Jeremi, jeszcze piętro wyżej w jednym z mieszkań dwie siostry, takie tutaj załatwiające sprawy. Więc jakie są wasze plany? A zaraz przejdziemy do... Albo wy sobie chwilkę pomyślcie, ty zajeżdżasz do jamy. Tak, czy mogę szybko w trakcie jazdy wykonać jeden telefon? Oczywiście. Chciałbym wykorzystać moją umiejętność Streetwise, która umożliwia mi, że znam półświatek i znam ludzi, którzy mogą dawać różne przedmioty albo usługi. I z myślą o tym, że chcę dowiedzieć się, kim może być ten szef tych skinheadów. Żeby się dowiedzieć, myślę sobie, że mogę znać na przykład kogoś, kto, nie wiem, sprzedaje te koszulki różne z napisem honor i tak dalej, jakieś kastety może. Myślę, że mogę znać takiego gościa i myślę, że on może wiedzieć, kim ten jest. Streetwise. Tak. Proszę bardzo. Jasne. Niechaj nastąpi rzut. Pewnie. Dodajesz do tego charyzmę. Aha. 17. No problem. You get what you're after. Someone will fix you right up. Te streetwise, jak patrzę, dotyczy chęci pozyskania jakiegoś przedmiotu albo usług. Natomiast rzeczywiście podoba mi się ten trop, że dzwonisz do typa, który robi odzież ogólnie pojęto narodową, w tym tego rodzaju koszulki, jak słyszałeś, w sensie jak je widziałeś na drzwiach. I on rzeczywiście ci mówi, że jest tu kilku takich ziutków, którzy ostatnio kupili tego sporo. Ale ja nie wiem, czy tam jest jakiś szef. Oni są rówieśnikami, chodzą w czwórkę. A wiesz, gdzie się spotykają? Nie, chodzą po mieście. Może u któregoś z nich. Chyba wszyscy są ze Starego Szybina. Wszyscy ze Starego Szybina, tak? Tak, tak. Tam jest taki jeden typek, trochę starszy, on chyba rzucił studia, bo tutaj często przychodził, próbował pracować u mnie, właśnie dlatego mi mówił, że rzucił studia, on tu studiował na uniwerku chyba filologię polską, czy coś takiego. Jak on się nazywa? Bartek Zychert. Bartek Zychert. Bartłomiej chyba. Tak, mówili zawsze Bartłomiej. Zychert jest taki najstarszy, tak? Tak, tak, tak. Z tej całej czwórki. Taki, że jakby on płacił. A, jasne, jasne. No i gada dużo o tym wszystkim. Głównie. Pewnie, jasne. No ale jakoś zarabiać trzeba. No. Wiesz, o czym mówisz. Tak, jasne. Dobra, to jeszcze przedzwonię, bo chciałem kupić kurtynki na zaplecze, bo będę potrzebował. Z jakimiś fajnymi rzeczami. No dobra, muszę lecieć. Dobra. Na razie. Dzięki. Cześć. I wysłałem SMS-a do ich obydwu. Bartek Zychert. Sprawdźcie. I wchodzę już do środka. Okay. Przed drzwiami stoi już misio. Przystępuje z nogi na nogę. Taki jest trochę zmarznięty. A spuchnięty nos, ale już jest doprowadzony. Wchodzicie do środka, zapalacie światła, włączacie ogrzewanie. Po chwili zajeżdża zima, wchodzi, a z czasem około 21 przyjeżdżają laboranci. I przyjeżdża trójka laborantów. Przyjeżdża ten starszy Bogdan, ta dziewczyna Patrycja i Maurycy. Nie ma Nika. Natomiast Nika nie ma. I oni nie czekają na niego. Dostrzegasz to tylko po prostu, jak tylko przybywa ostatni Maurycy, to zima wprowadza ich na zaplecze. Odbiera pewnie telefony komórkowe od Maurycego i Patrycji, tak jak jest założony, i wpuszcza ich tam na dół. Ja zagaduję do zimy. Co się stało z tym chłopakiem, który miał tam zapaść, czy coś tam? No ja kurwa, mówiłem, żeby nic nie brać podczas tego wszystkiego. Nie biorę go na dół. Wczoraj zwariował, zaczął walić w drzwi, pobił się z tym Bogdanem. No, pobił się w ogóle? Tak. Okay. Ale wszystko z nim w porządku, czy już zupełnie mu... No, nie wiem, powiedziałem mu, żeby raczej był cicho i na razie się nie wychylał i zobaczę, czy dojdzie do siebie. No to fajnie. Może jakiś pomysł, kto mógłby ewentualnie wskoczyć w jego buty? Jakiś taki sprawny, nie wiem, w chemii czy coś takiego? Sprawny. Mam wakat. Jasne. Albo jakiegoś durnia, na którego można by haka gdzieś wyczesać? No znam tam taką jedną osobę. Kogoś by się znalazło. Musisz rzucić na greedy. Greedy, a jasne. Proszę, żebyś teraz to... Tak, tak, już rzucam. Nie. Muszę, okay. Muszę, dobrze wiedzieć. 12. 12 oznacza, że... Mam minus, przepraszam. 11. To nadal jesteś w przedziale 10-14 i masz minus 1 do wszelkich rzutów, dopóki trwa pomysł, że twój bratanek mógłby to zrobić. Zarobić przy tym pieniądze. Ty masz plusy u zimy, a do tego masz kogoś tam na dole. No tak, tak. I ma informację. Aha, i to jest bardzo przyjemna myśl. No. Zastanawiałem się nad różnymi tutaj studentami, których znam, ale... Słuchaj, zima. No to cię gryzie. Dawaj. No, poznałeś mojego bratanka, nie? No, ten... Wczoraj. No tak. Tak, jak to znam. Tak. No co, on? No to on zna się trochę na tym. Słuchaj, no chcę zdążyć do jutra wszystko porozdzielać. Myślisz, że on mógłby chociażby dzisiaj wpaść? Jeżeli mu ufasz. Nie, ufam mu totalnie, pewnie. W głowie mojej się pojawia, nie, to jest dobry pomysł, będziemy mieli większą kontrolę, nie robię złego uczynku, robię dobry uczynek. Robię bardzo dobry uczynek. A do tego ciekawe, ile zarabia? Tak. Ile on płaci tym laborantom? Tak. To jest w ogóle pytanie, które chętnie byś zadał. Tak, a ile on zarobi na tym w ogóle? A co, jesteś jego menadżerem? No, najwyraźniej tak. No. Pewnie. No wiesz, no prosisz mnie o przysługę, wiesz, szanujemy się jak przyjaciele, ale liczymy się jak kupcy trochę. Płacę 200 w gotówce albo 300 w prochach. Za jedną taką nockę. Jasne. Nie za jedną, przepraszam, za wszystkie 3 noce. Mhm. No dobra, no jeżeli będę mógł mieć z tego jakby 10%, to spoko. Czekaj. Chyba mało trochę. Nie, to jest za jedną nockę. Za jedną nockę płacę 200 w gotówce, 300 w prochach. Co? To chciałbyś 10% z tego? No tak. Z garzy, z wypłaty twojego bratanka? Zastanawiam się. Co za kutaciarz? Nie no tak. Dobra. Totalnie. Pewnie. Chciałbyś 20 zł. Wydzwonisz go? Dzień. Tak. Pewnie. Za ty. W sensie już mieszały mi się liczby. Pieniądz to pieniądz, nie śmierdzi. Hej, słuchaj. Co? Czy odbierasz telefon od Cezarego? O, Cezary dzwoni. Może się jeszcze czegoś dowiedział. Co jest, wuja? Ej, słuchaj, jest pomysł. Wiem, jak cię wprowadzić tam na dół do laboratorium, do Zimy. No bo to jest trochę dalej, żeby nie słyszeli. Właśnie, no dobra. Żeby nie słyszeli. Przyjedź tutaj. Tyle. Po co? Jest tylko 3 typów, którzy są laborantami na dole. Pamiętasz? Z wczoraj. Tak, pamiętam. Którzy robią rzeczy. No. I przez to, że jest ich tylko 3, potrzebują 4. Ty będziesz tym 4. W sensie... Ja nie wiem, co tam się dzieje. No. A możesz dowiedzieć się więcej. Tam jest stary typ, Bogdan. On pewnie niejedno widział. Zatem oni robią... No, dowiemy się więcej, to się opłaca. Może nie jest głupi pomysł. No. Żeby wiesz, żeby zniszczyć bestię, trzeba wejść do jej gardła. Szkoda, że ty tego nie słyszysz. Wszystkie biblijne nawiązania mogłyby być twoją... Ksiądz musi to... Wuja, powtórzysz? Ksiądz musi to usłyszeć. Dajcie na głośnik. Żeby zniszczyć bestię, trzeba wejść jej w gardła. Ale w sensie, co masz na myśli, Cezary? W sensie mam mu pomóc produkować narkotyki. No, nie. Dobrze, wuja, ale jakby jesteś mi dłużny, tak? Ile? Ale co, ile dłużny? Nie, no w sensie masz u mnie... No w sensie chciałem tak powiedzieć jak na filmach, no, że masz u mnie, że mam u ciebie przysługę. Przysługę? Ale... Okej. Nic mi dzisiaj nie wychodzi. Franku, ale nie ma się aż tak co narażać. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Jedzie? Nie, no. Tak, jedzie. Dobra. Księże... Jurku. Jeszcze wysyłam SMS-a, ale to teraz, natychmiast. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Tam, no lepiej, żeby był ktoś, po prostu... Tam jest już mój przyjaciel. Maurycy. Na dole. I teraz ja. Jakby o tym rozmawialiśmy, tak? Źli ludzie to robią, a dzięki temu możemy rzeczywiście skontrolować to i żeby dobrzy ludzie zaczęli to robić. Co? Przecież to trzeba wszystko zamknąć w cholerę. No musimy być takim, jak mu tam było. Tym, co udawał Krzyżaka. Walenrodem. No tak, ale ty mówisz w sensie takim Walenrodem, który potem przejmie ten zakon i zostanie na niego szczycie. Nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby Szybin był spokojnym miejscem, gdzie ludzie wychowują swoje dzieci i te dzieci nie muszą się bać tego, że jakiś gang wchłonie ich w swoją kankę. Uważam, że dzieci nie powinny się bać. Uważam, że wszystkie dzieci powinny mieć szczęśliwe życie i mieszkać ze swoimi rodzicami i nie uciekać tam. Kurde, money talk. Przecież on jest z buta, no nie? W sensie, zanim on tu dojdzie, to trochę minie, może by po niego pojechać? Tak. Kurwa, może by Misia wziął auto twoje i pojechał? Jasne. Słuchaj, Zima. No? Ja szybko po niego skoczę. W sensie samochodem. No dobra, no bo on nie pali się, no przecież okay, no, jak chcesz, no. Nie, tak będzie lepiej. Dobra, a kiedy ta kaska będzie? Teraz... Nawet zima. Proszę, dostaniesz swoje 60 sięga do teraz. Portfela, wyjmuje 100 i mówi: ty, to jest dla ciebie za jego 3 dni pracy, za 2 dni pracy, dzisiaj i jutro, dobra? Dobra. A ja się z nim rozliczę sam. Ja będę się rozliczał z nim. Tak będzie wygodniej. Będzie wygodniej, jeżeli... Chowa do portfela i chce go schować. No to niech on tu najpierw przyjedzie. Dobra, szybko po niego lecę. Cezary? Jak zbiegasz już. Tak. Jesteś sporym zjebem. Zjebem? No co ci chodzi? On się okręca na hokerze tyłem do ciebie i zapala papierosa. Jasne. O co chodzi? Co u was? Kontynuujemy. Nie rób tego sobie. Proszę księdza. Bez przesady. Ja przecież księdzu wczoraj powiedziałem, ja nie chcę dragów na ulicy. Nikt nie powinien być, po pierwsze, ani do tego zmuszany, ani nie. To nie jest tak, że teraz są, nie wiem, są jakieś takie legalne substancje, takie nie ma, w sensie... Ale tu nie chodzi o to, żeby przyjmować jakiekolwiek substancje, jeżeli ktoś nie chce, ale jeżeli komuś to jest potrzebne, na przykład się lepiej czuje, albo jest lepszy dzięki temu. Ale przecież gadasz bzdury, no nie jest tak, że od jakiejś substancji stajesz się lepszy. Totalnie. Ksiądz po prostu dalej nie wie, o czym mówi. No. Któregoś razu, no, jakby, no... No zostawiłem księdzu wczoraj prezent. No jak ksiądz w końcu po prostu prezent, nie wiem, przyjdzie gwiazdka, prezent zostanie rozpakowany, to ksiądz zrozumie, o czym mówię. Nieważne zresztą. Myślałem, że ksiądz znalazł. Nie wiem. Nie wiem, o czym. Przyjechałeś most, wjeżdżasz pod górkę, pogoda jest, robi się kłopotliwa, bo do tej śnieżycy doszedł wiatr, ten wiatr jest bardzo porywisty i zatrzymujesz się na światłach w ostatnim momencie, bo jest migające pomarańczowe światło, ale w ostatnim momencie, bo zauważyłeś, że jednak ktoś wszedł na pasy. Jasne. I ten ktoś wyczuł, że ledwo i spogląda w ciebie i widzisz Beniamina, który patrzy na ciebie, pokazuje ci faka i przechodzi dalej na drugą stronę i wchodzi do jednej ze staroszybińskich kamienic. Jasne. A ty masz wtedy wolny przejazd i... Czy on nie rozpoznał, czy nie? Czy zupełnie nie? Nie wiesz tego. Okay. Gdyby ci rozpoznał, to chyba ci nie... Pewnie nie pokazał mi faka, poza tym jest ciemno, no, prawda, więc światło nie za bardzo się odbija. Okej. To patrzę, gdzie on wchodzi. Jaki to jest adres? Poznajesz to, bo to jest blisko takiej dziewczyny, z którą kiedyś chodziłeś pip z tyłu, bo stoisz na jasne, to jadę do przodu i tam patrzę i próbuję się gdzieś coś... On wszedł po prostu do domu i robisz sobie mapę tego, wiesz, jasne, gdzie to dokładnie jest, a okay, pieniądze, przepraszam, a Franek jest przed tobą, a zanim doszło do tego telefonu, ty, jak rozumiem, zabrałeś się za investigation. Tak, cały czas w sensie rozmawiając tam przeszukujemy. Tak. Też? Ja mam inny plan, natomiast ja chciałbym, ponieważ to się zaczyna, stała nasza taka osobą, person of interest, osobą zainteresowania, nie wiem, którą się interesujemy, a poza tym dla mnie to jest niezwykle istotne, ja muszę znaleźć Sebastiana. I muszę dowiedzieć się, co się z nim stało i muszę go znaleźć. A jako, że ja mam advantage street contacts, które między innymi pozwala mi mieć znajomości wśród różnych takich mentów ulicznych, jakichś tych. A mi się wydaje, że to był taki typek, który na pewno się gdzieś pojawiał, może dealował wśród młodzieży albo coś takiego. No bo jeżeli miał taką pracę w wieku 19 lat, no to wyobrażam sobie, że pewnie w jakichś takich środowiskach, nie wiem, może... Czyli chcesz się skontaktować z kimś, kto mógłby kojarzyć go z imienia, kojarzyć, czy pamiętasz nazwisko? Z wyglądu, może u niego kupował dragi, dobra, może mu sprzedawał. Zawężasz to gdzieś, czy...? Tak, zawężę to na razie do Rybaków i do Białego, bo to są dzielnice, które są obok siebie. Na Rybakach go poznałem, więc może gdzieś stamtąd on był. Jednak on mówił, że pracuje tam po parę godzin i wychodzi. I wraca i wychodzi. Więc myślę, że on pewnie gdzieś tam na metapoziomie? Mieszka. Mówił, że chodzi na zajęcia na uniwersytet i studiuje farmację. Możesz znaleźć go na jakichś listach ćwiczeń czy coś takiego. To wie twoja postać. Jezus Maria, gdybym zapamiętywał takie rzeczy, ale niestety... Na szczęście masz dobrego kolegę Jacka. No. Nie zapamiętuję takich rzeczy. Akademik jakby co jest na Dębowie. W sensie nie akademik, tylko kampus. Tam są trzy budynki uniwersyteckie, no, takie super, duże, ładne, nowoczesne. W okolicach moich sąsiedztw. Ja szukając, tak myślę, że szukając tego Bartka Zycherta, którego nazwisko dostajemy od Cezarego, też rzucę pytanie do Franka, a ten pobity chłopak, to w sensie on ma jakieś duże problemy? No, niestety, ale myślę, że proszę księdza, mogłem mu napytać bardzo dużych problemów. Bo niestety... No, kiedy o tym mówiłeś, to zobaczyłeś tę kartkę, którą ci napisał. Niedługo przed tym... Tak, myślałem, że usłyszałem. Nie. No usłyszałeś w swojej głowie, to jak odczytałeś to. On ci to napisał, spalił szybko w strachu, a ty... No ja go wpędziłem w jeszcze gorsze gówno. Proszę o rzut na investigation z twojej strony, bo ty rozumiem, że w papierach szukasz Zycherta, bo dostałeś takiego SMS-a. Czy szukasz czegoś jeszcze w międzyczasie, w sensie, bo wiesz, przeglądając papiery, możesz od razu iść do Z, że tak powiem, albo do adres? W sensie zastanawiam się, czy coś mogę... Znaczy, generalnie szukam Zycherta, ale być może, mając dodatkowe pytania, będę w stanie... Dobrze, masz rację, bo to ciekawe, niech to uruchomi pytanie. Investigate rzuca się z dodatkiem reason, czyli, nie wiem, rozumu, rozsądku. A więc zobaczę jeszcze, czy na pewno 9... Reason mam... Tak, +0, a więc... Chyba, że mi pomożesz, bo w sumie pomagasz mi. W sensie też robisz te rzeczy. Ja też się zastanawiałem, no czy... Tak, to jest jakiś pomysł. Jeżeli bo wy robicie to wspólnie, więc pewnie wymieniając się trochę informacjami, więc proszę, żebyś ty rzucił na... Ja rzucam, ale wtedy też dodaję swój reason, bo to jest help przy investigate. Tak. Dobrze. Rzucasz 5. I mi się nie udało i co więcej wszystko popsułem. Więc twoje poszło, jakby jemu poszło w dół. Your interference has intended consequences. Dobra. się schrzanili. And you may get some information anyway, but you pay a price for it. You may expose yourself to dangers or costs. GM makes a move. Skądeczka, pozwólcie mi to zabrać do kupy. Ty szukałeś Zycherta, tak? I on mógł ci pomóc w poszukiwaniu Zycherta. Dobra. Kurczę, wiecie co, na schrzanionym investigation robić move. Jest... Ty masz... Dobra. Dobrze. Trzymając taki skoroszyt, bo te notatki wasze są analogowe cały czas, w sensie w formie pisanej, rozglądasz się za nazwiskiem Zychert, pytasz go, czy ci się kojarzy Zycherta, znasz, może są w trochę podobnym wieku, albo coś takiego, więc ty już wykręcałeś swój numer, więc mówisz, co? Zychert, jak to się pisze? I nachylając się, opierasz się o... myślałeś, że o stół, a to jest skoroszyt, który wyszedł poza krawędź stołu. Więc po prostu się wypindalasz i ten skoroszyt, który ty trzymałeś w ręku, wysmyrgiwuje ci się i upada... To jest w ogóle niezłe szycie fantastyczne, ale on spada tuż obok świecy, która się pali w tym. I on się zajmuje. Ten skoroszyt z tymże Zychertem. Znalazłeś tylko adres i to jest ulica Grinberga w dzielnicy nie Szybin, tylko w dzielnicy Białych. W Białe. I tobie to, co zrobiłeś, uruchamia twoje disadvantage. To jest move, który ja mogę zrobić, które to jest disadvantage'em mentalna kompulsja i włącza ci się twoja mania wyższości, mania spiskowa. Proszę, miej to na uwadze w różnych najbliższych sytuacjach i relacjach. I wtedy słyszysz, że zajeżdża samochód. Parkuje. To ty. Okej, no ja gaszę tą płonącą kartę. A tak, pamiętajmy. I to składam do kupy, knę pod nosem. Jako, że to wszystko było takim naprawdę grubym fuck-upem, bo ty nie rzuciłeś, już tam było mój GM move, to 1/3 tego skoroszytu po prostu zdążyła spłonąć. Więc sporo notatek po kolędzie, będziesz musiał się z tego wytłumaczyć. W kancelarii śmierdzi i Zychert zniknął. Wchodzę. Wali z polenizy. Jasne. I co? Mam nadzieję, że udało wam się znaleźć tego człowieka, którego tak nazwisko ciężko było mi znaleźć. No, udało nam się znaleźć, a później nagle dziwnym trafem wszystko się spaliło. Co? Jak to się spaliło? No nie wiem, tak jakby ktoś po prostu tak się przestraszył tego, co znalazł. No bo ktoś się tak oparł swoim krzesłem, że zrzucił skoroszyt. On to zwala na ciebie. Co? Jakby... Ja się oparłem krzesłem, to często tak... Nieważne, Franku, ale będę miał przepierdolone. Dobrze, to jak znaleźć tego Zycherta? Chciałbym, żebyś dokończył swój super plan dzwonienia, bo tu już wykręcałeś numer, a to tak, gapiostwo tego księdza niech... co za osioł. Więc rzuć proszę na swój street... Ty masz street contacts. Ja mam street contacts. I jak zawężasz, rzeczywiście Rybaki, Biały czy Dębowo? Nie no, jeżeli pamiętam rzeczywiście... Czy... A właściwie rzuć, zobaczymy co nam powie to twoje street contacts. Tak? Rzuty dzisiaj? Ale ja mam plus 3 do charyzmy, więc ja będę miał 10 na tym rzucie. To jest do charyzmy, tak? Bo to jest z charyzmy. Street Contacts, tak. Tylko nie wiem, czy się dodaje tam charyzma, ale chyba tak. Tak. Jeżeli nie jest na charyzmie, to się dodaje Street Contacts. Roll plus charyzma. Więc rzuciłeś ile, przepraszam? 10. 10. Możesz zadać jedno pytanie spośród. Co wiesz o osobie, budynku, organizacji, wydarzeniu, albo jakie plotki na mieście chodzą na ten temat, albo jak możesz się z nim skontaktować, uznajmy to, i albo kto w mieście mógłby wiedzieć więcej na jego temat. No to ja po prostu chcę się dowiedzieć, jak można się z nim skontaktować, jak można się z nim spotkać. Niech ktoś mi powie, gdzie go można najczęściej... Ty po prostu dostajesz numer telefonu, bo to jest dealer tak wśród studentów. I jak ty zadzwoniłeś do studenciaków, którzy i poświrowałeś, że chętnie byś zioło kupił, to oni po prostu robią ci to właśnie to. Od Sebek ma dobry towar. Okej. Super, dzięki. Dobra, ale teraz rzuć na mental compulsion. Zobaczymy, jak jesteś w Ja mam minus 2 do tego rzutu. Wspaniale. Wow. No Franek, zbieramy się. I rzucasz 9, czyli 7. Stajesz się absolutnie przejęty przez obsesję w związku ze swoją kompulsją, czyli z manią wielkości, wyższości, z teoriami spiskowymi i na samym początku tracisz stabilność o 2. Przepraszam, tylko się wyśmieję. Wyśmiej się, strać i przyjechał wujek, który zawiezie cię do laboratorium. To jest świetny pomysł. W jakim jesteś stanie? Jestem w tej chwili irrational. Jesteś nieracjonalny i jesteś w krytycznym stresie. Minus 2 do keep it together. Minus 3 do disadvantages roll i plus 1 do patrzenia przez iluzję. No, ekstra. Ekstra. Pomysł jest dobry. Wiesz już wszystko o tym Sebastianie, ale to, gdzie on cię ma zawieść, jest zdecydowanie bardziej ciepłe. A ty, księże Jerzy, widzisz, że jak on skończył, kurwa, tak się zdobywa kontakty. Napisał numer telefonu, Sebik jest pobudzony, podniecony. Dobra, Franek, słuchaj. Wsiadaj do samochodu, jedziemy do Zimy i będziesz tam w tym pomieszczeniu. Niestety nie będziemy mogli się z tobą kontaktować, bo nie będziesz miał telefonu żadnego, ale dowiemy się dużo. Dobra, chodźmy. No dobra, myślę, że jakąś scenę w samochodzie ewentualnie możemy mieć. Czy nie? Ksiądz Jerzy, zostajesz? I zostawiasz to? W sensie, ten powiedział do tego i zbierają się do wyjścia. Jesteś w tym pomieszczeniu, więc... zanim przeskoczymy do sceny w samochodzie... Jasne, zastanawiam się, co tu mogę zrobić, no bo on jest chętny na to. Patrzy się na Cezarego. Jesteś pewien, że wpędzanie twojego siostrzeńca w jeszcze większe tarapaty jest sensowną strategią? O Jezu, dobra, proszę. Może ksiądz chce z nami pojechać. To się nie do środka, tylko na zewnątrz. Będziemy siedzieć przy barze. I tak, wydaje mi się, że to jest sensowny pomysł, dlatego że i tak siedzimy teraz w bagnie, więc lepiej o tym bagnie dowiedzieć się trochę więcej, prawda? Księże Jurku, a poza tym, kurde, no co, jakby... No ksiądz tam nie pójdzie, tak? A też gadanie tylko i wyłącznie o tym, o, jakie to jest złe, też nic nam nie da. No po prostu musimy wziąć i to załatwić. No, trzeba na pierwszej linii frontu, no. W jaki sposób trzeba działać? To już z głowy. Dobrze, pojadę z wami. Świetnie. Jak zgasiłem ogień, składam te księgi, które są. Widziałem Beniamina po drodze, tam mówię chodząc. Co? Wchodził do jakiegoś budynku. Gdzie? Opisuję im, który to jest dokładnie. Ty nawet, no, ja wiesz, mając tę chwilkę sobie wyrobiłeś tę mapę z przyszłości, ty wiesz, że to jest ulica Armii Krajowej. Bywam tam, wiem co tam jest, to tam mieszka. Tak, to jest kamienica na terenie twojej parafii, bywasz tam w kolędzie. Coś mi świta, żeby było tam coś takiego szemranego, podejrzanego, co widziałem. Wiesz co, w Starym Szybinie w każdej kamienicy jest coś szemranego, a jednocześnie jest coś dobrego. To jest... Oczywiście, to właśnie mi chodzi o tą szemraną stronę tej kamienicy. Nie przychodzi ci nic do głowy. A jeżeli go widziałeś, to jakby upewniłeś się, że nie wiem, że on nie wie, dokąd jedziesz, albo... Tak, nie... Tak, tylko przechodził przez światła, spokojnie. Przypadek, ale być może szczęście nam sprzyja, tak? Może tam coś jest, tak? Jakaś większa informacja. Co on by tam robił? Nie wiem, ale chyba warto byłoby się dowiedzieć. Nie, powinniśmy to sprawdzić. No tak, ale może najpierw do zimy. No nie, no bo jakby zima... Za chwileczkę będziecie mijać to miejsce. Zima może poczekać, a to jakby jest gorące teraz. Nie wiem, czy zima może czekać. Zresztą teraz tam robi coś, nie? Może uciec. Dokładnie. Chociaż zobaczmy po prostu ten. Jak się pali światło czy coś, nie wiem, możemy... Ostro hamuję przy krężniku. Sprawdźmy to. Która to była? Ta kamienica? Tak, tutaj. Okej. W sensie to nie może być przypadek, że go zobaczyłeś tutaj nagle teraz. To był przypadek, tak, ale... Nie, no nie może być przypadek. Dlaczego? No, dlatego, że takie przypadki się nie zdarzają, żeby w 500-tysięcznym mieście po prostu mamy z typem jakiś interes i nagle dziwnym trafem spotykasz go na światłach, kurde, kiedy jedziesz na spotkanie ze mną. Nie, stary, to nie jest przypadek. On po prostu coś knuje. Albo w ogóle ma tam jakieś swoje centrum dowodzenia, nie wiem. On na pewno coś knuje, to jest przestępca. Nie, ale coś knuje teraz tutaj przeciwko nam. Nie sądzę, żeby przeciwko nam. Stary, jakby tutaj zachowiasz się bardzo paranoicznie. To jest niebezpieczna sytuacja, ale wiesz, wyluzuj. Mamy kontrolę cały czas. Nikt... Dobra, to była ta klatka? Tak. Okay. Bo widziałem, do której klatki wchodził, prawda? Tak, to jest ta klatka. Ksiądz idzie z nami. W tej klatce bywałeś wcześniej. Tutaj mieszka... Czy kojarzę właśnie tu jakiegoś Beniamina? Nie, Beniamina nie. To tutaj tylko parter i piętro jeszcze jest zamieszkiwane. Dwa wyższe piętra zostały zamknięte w związku z osypującym się od strony podwórka tynkiem i balkonami niepewnymi. I to tak się dzieje w niektórych miejscach Starego Szybina. I mieszka tutaj jakaś starsza pani na parterze, mieszka tutaj takie małżeństwo też starsze gospodarza klatki, takiego oldschoolowego. Na górze małżeństwo z dzieckiem 13-letnim oraz jedno mieszkanie, w którym nie bywasz nigdy, bo nie jest na adresie kolędowania. Okej, to mówię im w takim razie. Jest tu jedno mieszkanie, powiedzmy tam piątka, w którym nie bywamy. Tam się świeci światło. ale świeci się światło w taki sposób, który ty od razu rozpoznajesz w tej swojej teorii spiskowej. No to przecież to jest tak jak... Ten. Zasłonięte rolety. A twój tata zawsze mówił, tylko kurwa trzymaj zasłonięte rolety, bo światło będzie mi się odbijało z okien w kamerze, a tak ma nie być. Zapalaj sobie światło u żyrandola, gdziekolwiek indziej, ale rolety mają być zasunięte. Rolety są zasunięte, ale światło z pomiędzy szczelinek wychodzi, to są jedyne światła, które się świecą, co jest dosyć dziwne, bo jest wczesny dosyć wieczór wtorkowy. Kurczę, on tam totalnie, po prostu on tam totalnie to testuje. Seba to przygotowuje, Seba to mu przygotowywał, ten typek w koszulce metalicznej. Długie włosy, tak. On pewnie, kurde, ma po całym... On pewnie ma po całym Szybinie rozsiane takie meliny. Kurde, przecież ja to wczoraj widziałem, ja to dzisiaj widziałem. Ciekawe, ile czasu minęło. Zima już czeka. Dobra, zima czeka. Nie. Wujek, w sensie... Tam może jest dziecko, które potrzebuje, żeby je stamtąd uwolnić. Dobra, słuchaj, jedź do zimy, bo ty tam masz być, no nie, na dole. Jesteś w stanie prowadzić? Nie jesteś pijany, ani pod wpływem niczego. Chyba jest. Dobra, możemy się tym zająć później trochę, tak? Ale nie pił nic przy... Nie, mi się wydaje. Tak. Nie, ale... No dobra, nie jesteś w stanie prowadzić. Jesteś... Co? Kręcić się w głowie teraz. Co nie jestem w stanie prowadzić? Jestem w stanie prowadzić. Dobra, chodź, łapię go za łapę i co ostatnie? No, umówiliśmy się, tak? Jest plan, więc po kolei. No nie rozdrabniajmy się na drobne. Wujo, zrozum, ja mam w dupie zimę w tym momencie. Tutaj jest koleś, którego możemy w tym momencie przyskrzynić. Jeżeli tam teraz wbijamy, po prostu w tym momencie go przyskrzyniamy. On pewnie tam jest z nieletnim, którego trzyma nielegalnie. To zadzwonimy na policję w tym momencie. Niech policja zobaczy, co tam jest. No wątpię, że gość wyjmie gnata i zacznie się kolejna strzelanina. Ale i co powiemy, że po prostu... Przepraszam, to jest trochę czarny humor, ale ksiądz akurat, jeśli chodzi o dzwonienie na policję i przecież się nie zacznie strzelanina, chyba nie ma najlepszej historii. No, wątpię, że się to powtórzy. No, co mądrzejszego możemy zrobić? Co, wejdziecie tam i powiecie, kładź się na ziemię, to koniec twój łotrze. Zgadzam się z księdzem, w sensie teraz nic nie możemy z tym zrobić. Przecież jeżeli on zaraz stamtąd wyjdzie, po prostu jeżeli znowu zostawi tam... Franek, ostatni raz jak wbiliśmy do takiego mieszkania, to przez ciebie... Nie, dobrze, w sensie jeżeli jesteście pewni, że tam może być dziecko, na którym testuje się narkotyki. Dobra, podchodzę do domu i tam dzwoni do jednego z parafian i mówi, przepraszam bardzo, ksiądz Jerzy, bo tam nie mogę się dodzwonić do tam... Które, piątki. No, pod piątki. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze, idziemy tam. Kto idzie? Dobra, musimy... Dobra, w sensie ja jako ksiądz tam. Jezu, nie możesz zadzwonić do zimy, powiedzieć, że złapałeś gumę. Dobra, chyba mogę to zrobić. Chyba tak. Mam ochotę teraz rzucić na greedy, prawdę mówiąc, jeżeli mógłbym, bo nie wiem, która strona bardziej mną kieruje w tym momencie. Nie wiem, czy to ma sens, jeżeli rozumiesz. No jesteś pod wpływem cały czas greedy. Okej, dobra. Możemy tak zrobić, ale... Mam kontrolę niby nad tym. Ale masz -1, bo ten poprzedni rzut na greedy... No to proszę bardzo. Dobra. Czy stabilność też daje jakiś minus? Czy tak, mam łącznie -2 w takim wypadku. No to dawaj. Ładnie. Nie. 10 -2, czyli 8. Myślałem, że tam były dwie osoby. Bo masz to bliżej niż ja. Możesz przeczytać, co się dzieje na wyniku 9 minus? Jasne, pewnie. You must take advantage of every opportunity to further your wealth. Or reduce stability -2. Czyli mogę wybrać... To teraz proszę, żebyś wybrał. Jasne. Albo po wyjściu księdza naciskasz gaz i jedziesz do jamy mimo tego, co on mówi, albo nie robisz tego, ale tracisz stabilność o -2. Jasne. 3, 2. Tracę stabilność 2 i idę z nimi. Ciach. Dobrze. Jesteś pod piątką. Jesteś pewny, że tam jest dziecko? Jestem na 100% pewien, tam jest dziecko. W sensie... Bo tam musi być dziecko. Kurde, jak to zrobić? Jak rozumiem, to wygląda... Pukam. Dobra, chowam się, tak że mnie nie było widać. Staję obok drzwi, tak. W sensie, bo stawiam, że to jest taka kamienica, schody, drzwi, po jednej stronie drzwi, po drugiej stronie. To jest dokładnie taka kamienica. Zrobiłbym no to... 3 mieszkania, dobra? Okay. Mhm. To staje tak obok drzwi, mhm, przy schodach, żeby mnie nie było widać. Dobrze, czyli tylko widać ciebie przez Judasza. Mhm. Jeżeli widać mnie przez... słychać. Okej. Okay. Jeżeli widać mnie przez Judasza, nie wiem, czy przez Judasza mogę użyć mojej aury, ale bym chciał sprawić, że jestem w sensie... na tyle interesujący, żeby ktoś chciał catch stranger attention, they become curious and approach you. To będzie mój jakby cel. Czy mogę tego użyć? Wspaniale, bawmy się. Bawmy się w kostki. Nie. GM makes a move. You attract unwanted attention. Przepraszam bardzo, czy jest tam Sebastian? Rodzice Sebastiana prosili mnie o pomoc, żeby zlokalizować jego dziecko. Nie, tu nie mieszka żaden Sebastian, ja nie przyjmuję kolędy, więc do widzenia. Na pewno? Bo dostałem słuchy, że tu jest. W sensie, chciałbym z nim porozmawiać, bo jeżeli nie, po prostu wezwę policję. Z tej strony ksiądz Jerzy. Otwierają się drzwi z mieszkania numer 4. Mhm. Tam mieszka rodzina, którą znasz. Mhm. Jest kobieta w wieku 30 paru lat. Mhm. No, fartuch. Mhm. Coś się stało, księże Jerzy? Nie, nie, nie. W sensie, czy widziała pani, czy tu może wchodził jakiś młody człowiek? Jakaś... Pod piątkę? Tak, tak, tak. Młode? Nie. Na pewno? Nie. Tutaj mieszka, tutaj wynajmuje mieszkanie jakiś facet, nawet go nie znam. I nie słuchaj tam żadnych dźwięków? Nie, nie, cicho i spokojnie. Dzisiaj chyba tutaj nikogo nie było. Żadnych dźwięków, tak? Mhm. Okej, dobrze. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że tak głośno. Nie ma sprawy. Coś się stało? Nie. Coś się stało, Hanka? Nie, 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 to ksiądz Jerzy. Ksiądz Jerzy? Wychodzi facet. O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Oni się gdzieś tam pochowali. No jesteście, wiesz, na jednym poziomie, na jednej klatce, drzwi to są sąsiedzi, więc oni się schowali od widoku Judasza, jak zrozumiałem, tak? No więc tak, stoją w twoim sąsiedztwie. Okej, okej. No ty jesteś ksiądz Jerzy. I słyszysz spod piątki rozmowę męskiego głosu, ale może tylko przez telefon, bo tylko z jednej strony. Okej. To facet wynajmuje. Jakiś, nie wiem, bardzo mało wychodzi z domu. Ja go przydybałem raz, mówiliśmy sobie dzień dobry. Jakiś taki, nie wiem, trochę starszy ode mnie. Okej, dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. No dobra, to ja się zawijam w takim razie. Mhm. Bo nie wiem w sumie, co tu dalej zrobię, jak oni tutaj są. Ja mu daję sygnał, w sensie pokazuję na Judasza. Mhm. Nic nie kłócę z tego. No, wiem. Chcę mu zasygnalizować, żeby zasłonił Judasza, bo nie mam jak przejść. Jak rozumiem, na dół, niezauważenie przez Judasza. No to teoretycznie ty mógłbyś zrobić... No tak, tylko że... Albo wtedy... ja stojąc obok drzwi mógłbym... Ale ty chcę, żebyś rzucił na see-through illusion. Okej. No, o, plus 1 do tego rzutu. Dzięki mojemu wspaniałemu... Zryciu beretu. Bani. No to dawaj. 3, dodać 1 to 4 i masz, dodajesz do tego soul. Które mam 0. To jest 4. No, panowie, dzisiejsze rzuty. No, straszne. Annały. Mistrz gry wyjaśnia, co widzisz i robi ruch. A, dobra. A czy jeżeli wykonam jakąś... A czy już zaczynasz, już wymyśliłeś? Tak. Okej, dobra, to nic. Bo nie Cezary chce wyjść, pokazuje coś księdzu. Ksiądz jest, wydaje mi się, nieco sfrustrowany tym pudłem, tym wydaniem się, kieruje się w stronę schodów, a ty widzisz, że ktoś patrzy przez tego Judasza i więc przyglądasz się i wtedy wchodzisz przez ten Judasz i Jesteś przy drzwiach do pokoju, który otwierasz i widzisz dokładnie swój pokój. Łóżko, półka, spirala, okno. Zamiast stołu chemicznego, zamiast twojego biurka jest niewielkie stanowisko z dwoma monitorami komputerowymi, z dwoma klawiaturami, z takim siedzącym klęcznikiem. Siedzi facet, który czuje, że ktoś wszedł, odwraca się i widzi ciebie, mówi: co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz? Hej! I widzisz, jak z lustra, z boku wychodzi Beniamin, chce cię złapać i potrącający cię Cezary, który wychodził, zrywa cały ten obraz. Schodzicie na dół, chyba że robisz coś innego. Czy to się na mnie jakoś odbiło? W sensie, czy to mnie... Nie, tak, chciałbym mieć jeszcze gorzej. Nie, na przykład, czy to, nie, mnie, to jest trochę analogiczne. Czy to mnie trochę otrzeźwiło? Tak naprawdę chciałbym się zapytać. Czy to było dla mnie takie... To te decyzje podejmiemy pomiędzy sesjami, gdyż nadchodzi czas, żeby skończyć. Przyznajmy sobie tylko punkty doświadczenia. Albo to też zróbmy na początku następnej, bo dobijamy do drugiej godziny gry, jesteśmy zmęczeni, zostawmy to. Jasne. Dziękuję bardzo. Dzięki.